Dobra, luźno, luźno, totalnie. Słychać beat, tu jest tam ten. A wokal? Dzisiaj basketbol rządzi miastem, bo to jest w nas non stop, niezamknięty krok. Szczery hip-hop to ten, który dobiega stąd. Odpalamy lot, w górze mnóstwo uniesionych rąk. Dzisiaj basketbol rządzi miastem, bo to jest w nas non stop, niezamknięty krąg. Szczery hip-hop to ten, który dobiega stąd. Odpalamy ląd, w górze mnóstwo uniesion. Kiedyś byłem graczem, basket, parkiet, piłka, nie inaczej. Tak jak masę i betonowe boisko było nasze. Pełne hale, my w finale po medale, jednak zawsze dali nam ten talent. Teraz jestem graczem, mikrofonu wyjadaczem, gru basem, jeżdżę z moim crew w trasę. Gramy te koncerty, dbamy o patenty, koniec błędy. Kiedyś ile złamanych obręczy pamiętam, niedokończonych spotkań nie wkręcam, zakodowanych doznań, za które teraz piję. Tego nie można poznać, jak się tym nie żyje. Dziś spalamy te mikrofony jak Luda Chris, leje się wuda dziś, kto Duda pis, masej nulo, dzieją się cuda dziś, wiesz, a stanowista pis, yo. Dzisiaj basketbol rządzi miastem, bo to jest w nas non stop, niezamknięty krąg. Szczery hip-hop to ten, który dobiega stąd. Odpalamy ląd, w górze mnóstwo uniesionych rąk. Wracamy jak bumerang na boiskach, szybka kontra. Piłka znika w kozłach, w trikach dzika forma. Zawodnika poznasz po technikach wbicia krosa. To żadna liga kosza, stąd możesz wyjść dziś na noszach. Witaj, ta ekipa nie wnika, czyj to teren, bo ta ekipa wjeżdża buldożerem. Kopiemy krup w cenie jednym mrugnieniem. Yo, pozdrawiam strefę Hanasa, za to cię cenię. Ja, dziękuję bardzo, pięknie. Strefa Hanasa się kłania na żywo prosto z Tarczyńskiej Arena Wrocław, a dzisiaj zapowiemy play-off pierwszej ligi. I w zasadzie jesteśmy już po pierwszych meczach ćwierćfinałowych. Ze mną w studiu jest Radosław Chyży. Witam serdecznie. Oraz Adrian Morczek-Truskowski. Witam. Za konsolety świetny człowiek i świetny kolega. Pan Adam, a za komputerka tutaj widzimy Pamelę Wronę. Witam. Witamy. Serdecznie chciałem, fakt, wielka forma Pamela, to jest komplement, Radziu rozpoczął, natomiast chciałem tak ładnie wjechać. Witamy prosto z Łańcuta, gdzie Kazimierz Wielki założył to miasto i z pierwszego miejsca Łańcut zaatakował pierwszą ligę i wygrał pierwszy mecz. Zanim będziemy rozmawiać o koszykówce, obowiązki wobec partnerów, zakłady bukmacherskie, eWinner, dzisiaj można typować, kto będzie w top 4 Suzuki pierwsza liga. U nas możecie wygrać darmowe bonusy w wysokości 20 zł. Jeśli uda wam się wytypować to, o czym mówimy, a jeżeli pierwszy raz się rejestrujecie na stronie www.ewinner.pl, kod Hanas daje wam pierwszą grę bez ryzyka do 110 zł. Zaraz będziemy sobie typować Game Expert. Tutaj nasz partner jest od niedawna, ja sobie pozwolę przeczytać, wspaniałe słuchawki, które łapią na tak jak słuchamy. Ja sobie tutaj przeczytam. Inteligentne słuchawki marki Nura automatycznie dostosowują się do unikalnego sposobu, w jaki słyszymy. W opisie link, który daje 25% zniżki na takie słuchawki Nura Phone w sklepie naszego partnera oraz mnóstwo gadżetów, między innymi do wygrania. Już zaraz wrzucę link do konkursu. Właśnie takie gadżety, podstawki, ładowarki, różne rzeczy w sklepie Game Expert i od marki amerykańskiej SteelDigi. Jeszcze jeden partner wasz ulubiony i tu was dzisiaj zaskoczę. Sportboxy, panie Damie, wklej pan. Dzisiaj sportboxy nas zróbcie miejsce. Sportboxy będzie jakiś szał. Zakończyły. Wy będziecie sobie jeść, chłopaki, a Pamela, ja zaraz będę się ciebie tutaj pytał. Za pani Pameli nie ma. No Pamela, nie możemy ci nic dać, proszę bardzo. Sportboxy szybko przygotowały nam karkóweczkę. Nie, a musztarda? Jest, a napoje? Karkóweczka od sportboxów z bułeczką, z piekarniczka. Ale teraz... Panie Adamie, dla ciebie też, proszę bardzo. Ale to... Żeby nie było pachy. Pamela, jakie tu zapachy są. Nie, nie może musztardę masz. Którą? Serebską? Czy... Ej, widzisz, że ostatnio miodowa... Dijon! Otwieraj w sztućce.
Ale się pan przygotował. Sportboxy, Game Expert, wy sobie jedzcie, powiecie zaraz, czy dobre. Ja zaraz, Pamela, do ciebie będę. Witamy wszystkich naszych widzów, oczywiście. Łapy w górę, żebyśmy rośli w siłę. Poprosimy o żarty pierwszoligowe, takie jak ostatnio były suchary z Ekstraklasy. Tak, znakomite suchary. Suchary przydadzą się, możecie wpisywać. Pamela, w zasadzie chłopaki sobie jedzą, jesteś mężem Przemka Wrony, który... Mężem. Boże. Żoną, przepraszam. Przemysława Wrony, który chyba złamał mecz w pewnym momencie, bo zdobył punkty, został faulowany i miał rzuty wolne i przeciął ten mecz, łańcuch wygrał. Jak ten mecz ci się podobał? Generalnie to no dość emocjonujący, nerwowy. Ja się chyba nie nadaję do oglądania takich meczów na żywo, bo się bardzo stresowałam. Ale tak dla kibiców to myślę, że fajny mecz. Mimo tego, że jest wtorek, to była pełna hala. Nie wiem, czy... Słuchaj, mów cały czas, my ciebie słuchamy. Dobra, Karkuwa? Dobra, czy nie? Słyszy nas Pamela, czy nie? Niesamowita Karkuwa. Słyszy nas, tylko jest opóźnienie. No mamy, ona ma problem z internetem. Mamy problem z internetem, to nie wiem, czy ja mam mówić, czy Pamela z nami się zaraz połączy. Panie Adamie, ratuj pan dobrze, że chłopaki jedzą. Ty, ale pachnie, co? O, dobra. Nie. Zawiesiła się? Dobra. Dobra, bo u mnie się trochę zacina. Pamela, mów cały czas, jak było dzisiaj na meczu w Łańcucie. Pełna hala, emocje do końca. Chyba trener Szablowski przygotował się mocno z dzikami z Warszawy. Tak. Rozmawiałam nawet po meczu z Jackiem Jaryckim, czy z Maćkiem Klimą, którzy byli na meczu. I też mówili, że widać, że trener się przyłożył, że bardzo się przygotował, rozpracował trochę nas. Ale w każdym razie też wyszło chyba takie... Może nie jeszcze zmęczenie, bo zmęczenie to wyjdzie dopiero jutro, ale chyba był taki lekki stresik, przynajmniej po naszej stronie, bo dziki zdecydowanie tak bardziej pewnie weszły w ten mecz. No to ciekawe, a wy co myślicie o tym meczyku? Oglądaliście? Nie udało mi się, widziałem tylko końcówkę statystycznie. Sorry, bo nie mógł się skupić, Karkuwę cisnął. Najgorzej jak mógł trafić na wysoką łańcuch w pierwszej rundzie. Dziki, nie? Tak, dziki, dlatego że Pamuła wrócił i zespół jest na fali wznoszącej. Ja wiedziałem, że będą kłopoty, tylko nie sądziłem, że aż takie. Widzimy po statystykach, że zawodnicy, którzy mieli w dzikach grać, czyli Pamuła zdobył 20 chyba 3 punkty. To jest ciężki przeciwnik, naprawdę. Ta pierwsza liga jest... No Majskiemu nie wyszedł taki mecz, jak myślę, że ostatnie ta, mecze jakby, w końcówce. Tak, jakby on na przykład coś tam trafił, no to by wtedy mieliby ciężej na pewno. No dobrze grał ostatnie 5 spotkań, patrzyłem, że naprawdę był aktywny i chyba był najlepszym w ogóle strzelcem dzików wtedy, tak statystycznie średnio, także tu jakby on się dołożył, to... I mi się to podoba, że kiedyś na przykład za moich czasów ta pierwsza liga była tak, że te zespoły na 6, 7, 8 to już było tak na stracenie, nie? Że jechały tylko, żeby rozegrać ten mecz, dostać 20 i wrócić do domu, a teraz widać, że są pomysły i chęć wygrana. Już nie mówimy o następnych spotkaniach, gdzie były dwie sensacje, czy jedna mniejsza, druga większa. Będziemy mówić, będziemy dzwonić też do zawodników. Tak, i mi się to podoba, że te składy są wyrównane, że te zespoły w pierwszej ósemce mają, naprawdę każdy zespół ma 5 zawodników fajnych i jak oni na przykład zapalą i oni się nie boją, bo mają gdzieś tam grali i pokazują na parkietach, że jest dobrze, bo tak jak mówię, czy to było w dzikach, czy to w Krakowie, czy w Tychach, to są zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia i lubią sobie pograć na przykład z lepszymi. Te drużyny, które mają mniej wojska, a dzisiaj wygrały, to zrobiły no co mogły tak naprawdę, bo jeżeli masz, wiesz, tak jak mówisz, 5-7 zawodników do grania, to ten mecz na jutro to jest zabójstwo. Wszystko na jedną kartę, tak na dobrą sprawę. Ja proszę PZKOŻ o jedno, od 7 lat proszę, że my naprawdę nie jesteśmy bardziej przygotowani, ja mówię o pierwszej lidze,
niż Ekstraklasa, żeby grać mecz po meczu. To do dwóch zwycięstw może lepiej, niż koszty generować ze staniem. Na pewno dwie pierwsze rundy. Byłoby sprawiedliwiej dla wszystkich i taniej. To, na czym zależy też klubom. A finał, nie byłoby takiej dysproporcji sportowej czasami, bo to głównie o to chodzi. Na drugi dzień, no sam wiesz, jak to zagrać na drugi ci, dzień. Ci, co mają więcej wojska, to są na plusie, nie? Zanim, Pamela, przejdziemy do cytatów, o które cię prosiłem i w ogóle takich ciekawostek, które ty masz, ty jesteś kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Do samego końca o udział w playoffach walczyło dużo drużyn, zacięta była ta końcówka. Cztery drużyny miały po 17 zwycięstw i z tych czterech Starogard Gdański z niekorzystnym bilansem poza ósemką. Pamela, jeśli możesz powiedzieć nam pierwszą piątkę, nie możemy dzisiaj nic wyświetlić, bo tak pan Adam dzisiaj, bo jest Pamela. Pamela, ty jesteś dzisiaj wyświetlona, bo tak to byśmy wyświetlili graficzkę. Powiedz nam, jaka była pierwsza piątka i czy ty się zgadzasz z wyborem trenerów, a my potem to uzupełnimy. U nas był Marcin Nowakowski, który też został MVP całej ligi. I tutaj było takie z jednej strony zaskoczenie, ponieważ w ubiegłym sezonie jakby w tym regulaminie było napisane, że MVP ligi nie może być w najlepszej piątce. Marcin w tej piątce się znalazł, był też jako MVP ligi wyróżniony. Poza tym mieliśmy Damiana Pielocha, Adama Kaczmarzyka, Huberta Pawiana. Huberta Pawiana. I jeszcze, co mnie trochę zaskoczyło, to już nie chodzi o to, czy trenerzy wybrali słusznie, czy niesłusznie. Jednak zaskoczyło mnie to, że chyba nie do końca też się tutaj kierowaliśmy tymi pozycjami. Jednak nawet jak czytałam na Twitterze szczególnie, wiele osób typowało Daryla Rice'a jako typowo podkoszowego, więc tutaj wydaje mi się, że to było takie najbardziej zaskakujące. Small ball. A kto był piąty? Ryżek Szymon. Rice. Tak, i Szymon Ryżek. Simon Rice. No Radziu, co ty myślisz o tych wyborach? Zgadzasz się? Czy Mroko? Nie, jakie kryteria? Bo ja mam kryteria takie, jeżeli chodzi o wybór najlepszych zawodników, to jest tak, że wpływ na zespół i to muszą być zawodnicy, którzy grali o coś. To jest pierwsza rzecz. Dlatego Ryżek u mnie odpadł w przedbiegach. Był na przykład tak samo Harris odpadł w przedbiegach, Jasiński odpadł w przedbiegach. I zastanawiałem się nad Adamem Kaczmarzykiem, bo moja piątka to była tak: Marcin Nowakowski, Nelson, Rutkowski, Hubert Pabian. I z piątką miałem, bo ja też wybieram często tak, że bez pozycji, zgadzam się z niektórymi, że nieważna jaka pozycja, ja sobie wybieram taka piątka, która by na przykład wygrała z piątką na przykład Mroka, albo wygrała z piątką Kamila, czyli ja wybieram troszkę pod siebie. I no to z moją byś nie wygrał. Dobrze, to zaraz powiem. Moim zdaniem tak, ale okej. I miałem problem z piątym zawodnikiem, bo potrzebowałem zawodnika rzucającego, albo zacząłem się zastanawiać dobrze rolującego przy Nowakowskim. I miałem do wyboru, a chciałem docenić Łańcut, dlatego że uważam, że Łańcut górował nad tą ligą. I dwóch zawodników z pierwszego miejsca musiałem wybrać. Problem tego zespołu Łańcuta jest to, że jest sześciu zawodników, którzy naprawdę fajnie grają, funkcjonują fajnie ze sobą i wygrać tam jednego, to znaczy, że obrażę drugiego. Wybiorę drugiego, to obrażę trzeciego. No i miałem do wyboru właśnie i wybrałem Struskiego. Wybrałem Struskiego, dlatego ty że... naprawdę pod prąd. Chciałbym docenić właśnie tych zawodników, których nie wybrałem. Czyli Kaczmarzyk, Ochońko, Majewski, Ryżek, Jasiński i Harris, dlatego że to byli zawodnicy wyróżniający się, jeżeli chodzi o ewal, o statystyki. Dużo było zawodników, ale to jest moja piątka, zobaczymy twoją piątkę, zobaczę, na których pozycjach jestem słabszy. Może nie tyle pozycjach, co po prostu idę z duchem czasu, modern basketball, obniżamy. Dlaczego tak sobie pomyślałem? Dlaczego nie ma w ogóle centrum? Bo tak jak Pamela wspomniała, dużo zarzutów, że gdzie są pozycje. Szczerze, przejrzałem wszystkie składy, wszystkich zawodników.
ciężko się z nimi gra. Sorry, Gregory, ale naprawdę się coraz ciężej z nimi gra. Trzeba mieć Nowakowskiego w swoim zespole i twój mąż pięknie na tym korzysta, Pamela. Tak, najlepszy wysoki to właśnie Wrona. Najlepszy wysoki moim zdaniem. I naprawdę ciężko się, coraz ciężej się gra tym chłopakom z jednego prostego względu. Koszykówka strasznie przyspieszyła, strasznie. Wszyscy trenerzy pierwszej ligi idą na posiadania, jest dużo więcej rzutów za trzy, dużo mniej low postów, ciężko im nadążyć za pikami w tranzycji nawet, żeby dobiec, żeby postawić, żeby zrolować. A potem, żeby... pojedynek w Poznaniu Simon i Szymon. O, człowiek! No, to by... Także... Ale na piku będą orani strasznie. Ale piczek to... za piczkiem, nie? Obydwaj będą. Przynajmniej nie trzeba pomagać. Także Radko, nikomu. Odpowiadając na twoją piątkę i odpowiadając na piątkę, którą wybrali trenerzy, ja nie wziąłem też Szymona Ryszka do piątki, z tego względu, że nie ma ich w playoffach. Tak, dla mnie to jest... I doceniłem mojego ulubieńca i kolegę prywatnie, Tomka Ochońko, jest w mojej piątce razem z Nowakowskim. Tomek słyszy, czeka na telefon. Mój zawodnik Magdziarz powiedział, żeby dać Ochonia. Razem z Nowakowskim, myślę, że to by super zagrało we dwóch na piłce dużo. Bardzo dobrze. Na obwodowej kolejnej pozycji, ale też człowiek, który w Kołobrzegu robi wszystko. Klay Thompson pierwszej ligi, czyli Damian Pieloch. Słuchajcie, 102 trójki w pierwszej lidze trafi w sezonie. To jest naprawdę, to trzeba się narzucać i to trzeba mieć dobry procent i zaufanie kolegów. Także szanuję to, bo to wiem, że to jest wyczyn na pierwszą ligę naprawdę potężny. Ja wolałem Nelsona, który trafił na przykład 82. Nie? Kiedyś się Krzychowi Jakubczykowi to udało, także myślę, że to naprawdę pokazuje, jakiej skali to jest strzelec i naprawdę dobrze grał Damian równo przez cały sezon. I tutaj na pozycję powiedzmy bliżej kosza, ale też niekoniecznie Adam Kaczmarzyk i Hubert Pabian. Dlaczego Hubert? Bo z racji, że były różne problemy w Wałbrzychu z Damianem Cechniakiem, jeszcze zanim przyszedł Niedźwiedź, Hubi grał po prostu bardzo czasami dobrze. Na piątce. Tak. Po prostu. I bronił Peticu. Piątki. A na jedynkę? Peticu. Wszystko grał. Na jedynce? Nie, miałeś na 1-2 Nowakowski, Ochońko. Pamela, także taka piątka. Wracając do twojego jeszcze wyróżnienia, to ja do tego, co powiedziałeś, oczywiście Majskiego tak samo bym wyróżnił, bo super sezon, ale powiem wam, że bardzo żałuję, że ta ekipa w Krośnie nie była zdrowa cała przez cały sezon. W sensie Santiago Jasiński i Roman Janik, bo statystycznie wyglądają niesamowicie. Póki Santiago się nie skontuzjował, Krosno grało super, naprawdę. Troszkę mi właśnie trenera Soli szkoda. Inna koszykówka pierwszoligowa niż do tej pory można było widzieć. Bardzo wysoki zawodnik grający na piłce, dużo pick and rolli. W ogóle nie było niskich zawodników w sensie obwodowych oprócz niego, którzy mogli jakby decydować. Także ciekaw jestem, jakby ten zestaw tych trzech ludzi ze sobą, jak gdyby mógł grać ze sobą, jakby to się skończyło. Także tak to u mnie. A prosimy też kibiców, żeby wpisywali swoje typy na pierwszą piątkę. Pamela... No bo ja chciałem... Sorry, ale Pamela teraz. Pamela jeszcze. Pamela. No, jest. Trener Kaszowski, a.k.a. Greg Popowicz z Łańcuta, województwo podkarpackie. Co ten trener ma takiego w sobie, że taką robotę robi już tyle lat? No musisz mówić miło, bo inaczej to nie będzie wiarygodne. Nie będzie minut. Nie będzie minut. Darek nie da pograć. DNP. DNP. Trzy drzwi, Darek otworzył. Znaczy tutaj... Mów. Tutaj mogę powiedzieć jako taką ciekawostkę, że jak zdecydowaliśmy się w ogóle na Łańcut, w zasadzie na powrót do Łańcuta, to usłyszałam, że co, wybraliśmy nóżkę w poniedziałek i lekkie treningi, ale... Wydaje mi się, że jakoś w tym takim, można powiedzieć, chaosie chyba jest jakiś plan, bo jednak od tylu lat trenerowi udaje się tak poskładać drużynę, że zawsze jest jakiś fajny wynik, przede wszystkim jest ta fajna atmosfera. Można powiedzieć, że jest trochę luzu, no, ale widocznie to jakoś dobrze funkcjonuje, więc chyba w tym to wszystko tkwi. A co więcej, też jest niewiele takich klubów, gdzie jest jedna osoba, która jest tyle lat w jednym miejscu i tak naprawdę zajmuje się też wszystkim. Więc tutaj myślę, że to chyba bierze się też z tego.
No i tutaj wszyscy mówimy zresztą, że trener potrafi dobrać odpowiednio zawodników, że ma jednak tego nosa. A twoja piątka? Ja w zasadzie bym za wiele nie zmieniła. Jedynie właśnie zastanawiałam się nad tym podkoszowym. No tylko też zależy, czy się kierować tym, czy właśnie ktoś był w playoffach, czy nie. No właśnie. Bo ja na przykład biorę pod uwagę, kto nie jest w playoffach, bo... No ważne kryterium, tak samo jak najlepszy trener. No. Z trenerem się zgadzacie. O, kto został? No, trener Kaszowski. Nie zgadzam się. To kto? Bychawski trener? Uważam, że to trzeba docenić na przykład to, co... zawsze trenerów doceniam do stanu osobowego. Doceniam trenera Kaszowskiego rok temu, chyba go doceniłem, czy dwa lata temu. To, co robi, to jest naprawdę niewiarygodne. Ale jeżeli chodzi, jak sobie sprawdziłem sobie, co rozmawialiśmy 7 miesięcy temu, to jak ktoś mi powie z was, że myśleliście, że Kraków będzie w playoffach... No chłopie, no myśmy się bili o awans do pierwszej ligi rok temu, to wiesz, Beniaminek... I dla mnie... Nie no, myśmy pojechali tam, jeszcze jak byłem w Obrzychu, no. 30 tam. I dla mnie na przykład trener Bychacki najlepszym trenerem pierwszej ligi, to jest pierwsza rzecz. I drugiego chciałbym trenera Jagiełkę, dlatego że jak mi powiecie, że Tychy uważaliście, że będą przez... Nie, chodzi o to, że ma swój sposób. Że rok temu już było super, nie? Ale nie, no dobrze, tylko wiesz... Mi się podoba jedna rzecz. Zmienił w ogóle system myślenia o pierwszej lidze. Bierze młodszych zawodników, nimi gra, duża rotacja. To jest zupełnie lepsze niż dla to, mnie co mi wcześniej. Szkoda, że trafili na przykład... Byłem ciekawy tego meczu, bo wierzyłem, że wygrają z Opolem. Zajęli piąte miejsce moim zdaniem naprawdę... Tych dwóch trenerów trzeba docenić i trzecim trenerem właśnie był ten Kaszowski, ale trener Bychacki, to co robi na przykład, wiecie jaki procent miał zespół Krakowa za trzy? To jest dla mnie niemożliwe. Po regularnym sezonie. No powiedz. 28%. No około 30 tam było. Rozumiecie, dla mnie, mi się nie mieści w głowie jak tak słabo rzucać i jeszcze wygrać 17 spotkań. Bo ja bym autobus, wracałbym do obrony. Ale tam jest piekielnie, cholernie trudno wygrać. Dlatego mi się podobają pomysły trenera i sprowadzenie tych zawodników, połączenie tych niektórych zawodników jest fajnie. Trener Jagiełka naprawdę rok temu było fajnie, ale w tym roku, no tak jak Mroko mówi, no troszkę zmienił o pierwszej lidze ten. Ja tylko, no tak, to powiem szczerze, że całościowo trener Kaszowski, no bo trzymam się tego, wygrał ligę, jest najlepszym trenerem. Takie moje zdanie. Mogę pójść żartem? Natomiast trenera Bychackiego naprawdę doceniam pracę i najbardziej, co mi się podoba, oprócz tego, że są w playoffach, bo uważałem przed sezonem, że mają fajny zestaw, to to, że potrafił dołożyć dwie cegiełki i one grały super. Gdzieś wcześniej się Szymon Pawlak nie sprawdził, a u niego sprawdził się na tyle, co zresztą dzisiaj było widać w pierwszym meczu playoff. Także za to na pewno wielkie pochwały. Żeby teraz coś, co powiem, to będzie takie naprawdę pół żartem, pół serio. Znaczy więcej żartu będzie niczy. Byłem trenerem Śląska Wrocław, tak? Zająłem pierwsze miejsce, tak? I co trenerzy powiedzieli? Nie mówię, że miałem lepszy wynik od trenera Kaszowskiego. Nie, powiedzieli... Nie, za dobry zespół masz, że nie zasługujesz na bycie najlepszym trenerem, wybrali kogoś innego. Ja się z tym zgodziłem, dlatego że uważałem, że moją pracą jest na przykład, wiesz co, wygrywanie spotkań i miałem miałem najlepszy skład, moim zdaniem miałem drugi najlepszy skład, jeżeli chodzi o osobowo, dlatego nie miałem problemu, tylko ja nadal nie rozumiem, dlaczego mam wybierać gości, jak masz Nowakowskiego masz. Masz na przykład... Tylko, że pamiętaj, że trener w pierwszej lidze jest też menedżerem. On buduje skład, nie klub. On wybrał zawodników. Tylko, to też trzeba docenić. Tylko, wiesz, zbudował skład znowu od początku, prawda? Tam nie ma, wyłączył się, nigdy nie ma koru. Często są zawodnicy powymieniani przez jeden sezon, po kilku. Teraz dwóch zawodników zostało. No, proszę bardzo. Tygrys 24 pyta, czy... Pytanie do Rudego Kasztana. Czy to normalne, że trener pierwszej ligi dojeżdża i prowadzi trzy jednostki treningowe? To nie jest normalne, bo Rudy Kasztan odpowiada, to jest dysfunkcyjny klub, ale tych dysfunkcyjnych klubów w historii spotkałem. No to powiem ci, że w Siechnicach ma więcej treningów ten biedny trener. Nie, pół żartem, pół serio, bo mi chodzi o to, że trener Bychackiego... Nie, rozumiem. Bo zobacz, ja zawsze doceniałem trenera Kierlewicza, nie?
że z jakimś tam materiałem ludzkim ma, no, no, on zawsze tam się o coś bije. I to jest dla mnie najważniejsze, bo ja nie lubię po prostu... Patrz, pan Adam... Ale żona, ale... Dlatego ja się na przykład nie obrażałem, jak ktoś nie wybrał Śląska Wrocław, bo uważałem, że trzeba docenić trenerów, którzy mają mniejszy budżet, rozumiesz? Mniejszy budżet, a na przykład z tego zespołu wycisnęli wszystko, tak? Mówiłem o Ekstraklasie, jak rozmawialiśmy, nie? Że dla mnie na przykład wyciśnięcie na przykład z zespołu na przykład Słupska akurat było akurat prosto, bo oni zajęli pierwsze miejsce. Tak, teraz, ja wiem, ale jakby przed sezonem, jak gadałem. Tak, ale jakby zajęli nawet trzecie miejsce, to uważam, że Mantas wycisnął z tego wszystkiego po prostu jakby najwięcej, dzisiaj nie? Pozamiatał temat też, fajny meczek był. Coś jeszcze dodamy, tutaj witamy kibiców. Adventures of Mark pozdrawia was, pozdrawia nas serdecznie, kochani. Ktoś ze Stanów Zjednoczonych nas ogląda. Co, ja sobie znalazłeś swoje zapiski, kogo dawałeś do ósemki? No i zobacz, ja dawałem taką ósemkę. Górnik Wałbrzych. Zapowiedź? Robiliśmy. Zobacz, muszę przejechać. Musisz przejechać. Zobacz, ja dałem tak, Górnik Wałbrzych na pierwszym. Ja się z jedną ekipą pomyliłem. A no robiliśmy. Ja pierniczę, dobrze, ja się pomyliłem z Tychami. Skarbki. I z Krakowem się pomyliłem. Pojadałem tak, Górnik, Wałbrzych, drugi miał być Sokół, Śląsk-Wrocław, co uważam, że jakby zagrał z Tomczakiem, to by była szansa do ósemki. Trzecie miejsce Kotwica-Kołobrzeg, czwarte był Śląsk, piąty WKK, Dziki Warszawa szóste, Opole siódme, Starogard Gdański ósme. Uczekaj, ja tutaj miałem, już nie pamiętam, bo pozamieniałem. Górnik albo Łańcut pierwszy, czyli te dwa pierwsze, to Łańcut, Górnik, trzeci Starogard miał być. To dobrze mówię? Dobrze. Czwarty Wigry. No. O, to mocno pojechałeś. Blisko. Trafiłem, no. Znaczy trafił, właśnie. Piąta Kotwica. Ale odważnie, o to mi chodzi. Tychy, Śląsk i Dziki. A ty z czym się pomyliłeś? SKS. SKS, wszyscy. Z Krakowem się pomyliłeś, że SKS daliśmy. No tak, nie no, że ja Kraków dałem. Ja się pomyliłem, że... Kraków dałeś do ósemki? Tak. No to powiem ci, że twoja znajomość, wiesz co, koszykówki. Ale już po czterech kolegach żałowałem, nie? Bo mieli 0-4, mówię, co jest? A kto spadnie na Pelplin? Spadkowiczu też trafiłem. Lublin Turów. Lublin zaskoczył niesamowicie. Trzeba oddać szacunek. Wiesz co, Lublin zrobił robotę. Ale też dużo pożyczek robili, ale i tak uważam, byłem na meczu Śląsku, pożyczek. Uważam, że fajnie grali. Ja tylko jednego, Zgorzelec zgadłem. Ale to wszyscy... Pruszków wierzyłem, wiesz co, wierzyłem. Nie, się pomyliłem. Wierzyłem w Pruszków, a ta moja niechęć do tenera Radomskiego zwyciężyła i ja dawałem na Pelplin, rozumiesz? Nie wiem, jestem wredny, przepraszam. Dobra, wracamy, Pamela, do serii Łańcut, Dziki Warszawa. Ciekawostki, cytaty, powiedz, co warto wiedzieć na przykład przed jutrzejszym meczem dla kibiców. Dobra, Magieta. W ogóle z takich ciekawostek, to pierwszy raz w historii, odkąd Sokół występuje w pierwszej lidze, czyli od sezonu 2005, pierwszy raz udało się zakończyć sezon zasadniczy na pierwszym miejscu, więc to też jest duży sukces klubu. Trener jest bez zmian cały czas, więc to też jest coś nowego. Teraz odpadł Pruszków, więc trener Dariusz Kaszowski jest trenerem, który ma najdłuższy staż. Proszę? Który sezon? 20? Sokół czy trener Kaszowski? Ten Kaszowski jest od 96, jeśli się nie mylę. Tak, Greg Popowicz. Wow. Tak. Z czego sam Sokół pierwszy widzę od 2004-2005, więc to też jest fajny wynik. Zresztą cały czas na tym poziomie. Rozmawiałam akurat wczoraj ze wszystkimi trenerami, którzy biorą udział w playoffach. I tutaj też jest ciekawe to, że akurat Dziki w swojej dość krótkiej historii, w ogóle klubowej, tym bardziej w pierwszej lidze, no to są dla nich pierwsze play-offy, więc to też jest coś fajnego. No co zresztą też pokazali nawet w dzisiejszym meczu, że też nie są tutaj przypadkiem i jeżeli trener Szablowski będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników, no to są w stanie dużo ugrać.
I akurat tak, tak się trafiło, że pierwszy taki mecz, kiedy miał do dyspozycji wszystkich zawodników, był właśnie meczem w Łańcucie. To było jeszcze w sezonie zasadniczym. Wtedy to akurat Sokół przegrał mecz no dość dużo i to był taki najgorszy mecz w sezonie, więc to też no nie było akurat, można powiedzieć, że na rękę, żeby na nich trafić w tych playoffach. Coś o Dzikach Warszawa jeszcze? Na bank coś masz, na pewno coś masz. Mam, tylko mi się tutaj coś cały czas zwiesza. Pamułata? Kurcz, a ciekawe, czy trener Szablowski czerwony ekran daje, tak jak kiedyś w Wanwilu byłem. Przed playoffami. To jest krew. To jest playoff bled. Za chwilę będziemy... Masz coś, czy szukasz? Mam, tylko mi się coś tutaj cały czas zawiesza, ale już mam. Tak jak wspomniałam, rozmawiałam czy z każdym trenerem i tutaj trener Szablowski właśnie wspominał, że ta dostępność graczy będzie kluczowa w całej tej rywalizacji i jak jakby od tego momentu, jak ich rotacja jest pełna i mają do dyspozycji wszystkich tych zawodników, to gra znacznie się poprawiła, no co zresztą było widać, bo w tych ostatnich meczach wygrali 8-10, więc tutaj to jest tylko potwierdzenie. I jeżeli chodzi o samą taką grę i taktykę, tutaj trener się śmiał, że za wiele oczywiście nie powie, ale takim jednym z tych głównych elementów to było zatrzymanie Marcina Nowakowskiego i trochę ograniczenie jego swobody, jego funkcjonowania na parkiecie. No i co, no trochę się udało, można powiedzieć. Chociaż też Marcin dzisiaj bardzo dobry mecz zagrał, ale fajnie dzisiaj wyglądali w tym meczu. I tak jak powiedział jeszcze, że no jak już są w tych playoffach, no to chcą coś ugrać, chcą coś pokazać, więc myślę, że to będzie no dość taka emocjonująca i trudna seria. No to dobra, potypujmy sobie, kto, jak się skończy ta seria i kto waszym zdaniem wejdzie do czwórki. No ja tutaj sobie 3-0 wpisałem dla Łańcuta. Ja też 3-0. Dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o Dziki, że mogłyby coś u siebie coś ugrać, ale to naprawdę wielką ambicją i jakimiś pomysłami, ale mi się wydaje, że też chciałbym, żeby ten Szablowski, bo przypomnijmy to, co Pamela mówiła, że oni na ostatnie 10 spotkań 8 wygrali. Przed tymi 10 spotkaniami oni byli bliżej spadku niż playoffów. To, co zrobili na końcu, ale wiesz, jakość zawodnika, jak Pamuła... Wszyscy nagle wrócili, tak? Mają wreszcie zespół pełny do trenowania, co jest ważne, tak. Do grania i to tam jest trochę jakości. I Majewski, i właśnie Pamuła. Ale fajną rzecz powiedział trener, jak mówisz, Sub-Zero, tak? Sub-Zero. Trener Szablowski. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Zresztą koszulkę ma trener zaległą. Pewnie kogoś to ogląda albo z odtworzeniem. Co tu robić na wyjeździe? Fajną rzecz względem chyba wszystkich drużyn, które są w playoffach i w ogóle całej pierwszej ligi. Zdrowy roster. No tak naprawdę bez zdrowych zawodników. W pierwszej lidze tym bardziej, że nie masz wojska. To jest ultra ważne. Jak masz 7 ludzi i jeszcze ktoś wypadnie, albo 8 i wypadł ci ktoś, albo jakaś kontuzja w trakcie playoffów, to może naprawdę być game changer dla niektórych. Dlatego mówię, że ten jeden mecz, moim zdaniem Dziki Warszawa należy im się i mi się wydaje, że ten jeden mecz 3-1. Ten trzeci mecz moim zdaniem... Czyli ty 3-1, ja 3-0, tak. 3-0. Ty, Pamela, jak stawiasz? Męża chcesz szybko w domu. 3-1, czyli chcesz mieć wolny w niedzielkę weekend. Wróci, dobrze. No dobrze. Ale spokojnie, wolny, dla żony wolny ten jeden dzień to dużo. Przez to, że Instat robi transmisję i dużo zamieszania jest właściwie, dlaczego nie można rozwiązać, wiadomo jaka jest sytuacja, wszystko co rosyjskie jest tutaj kasowane i zgadzamy się w pełni z tym, dlaczego nie można rozwiązać umowy z tym rosyjskim, z tą rosyjską platformą, w ogóle to jest rosyjska rzeczywiście platforma i dlaczego wszystkich meczów nie ma na YouTubie? Tak, platforma jest rosyjska, ale jak jakiś czas temu wysłałam pytania do Polskiego Związku Koszykówki i też rozmawiałam z przedstawicielem Instat, to wybronili się w ten sposób, że faktem może i jest rosyjska firma, ale umowa została podpisana z siedzibą w Irlandii.
więc wybronili się w ten sposób. Instat podkreślał, że jest bardzo zadowolony z tej współpracy i cieszy się za zaufanie Polskiego Związku Koszykówki i chcieliby kontynuować tę współpracę, dlatego też niektóre mecze ostatnio przez jakiś czas były wszystkie dostępne na YouTubie i mówili, że to chodzi po prostu o promocję pierwszej ligi i koszykówki, a z drugiej strony był obraz Polskiego Związku Koszykówki, który podkreślał, że od początku nie jest zadowolony z tej współpracy i robi wszystko, aby tę umowę rozwiązać. Tyle, że już minęło dość sporo czasu i tak naprawdę no, nie wydarzyło się nic, a nawet jeszcze ostatnio nawet nie było żadnego meczu na YouTubie, dopiero dzisiaj się pojawił. To dla promocji koszykówki, którą mało osób ogląda, zamknięta. Gadaliśmy o tym, zamknięta platforma to jest katastrofa. Tylko wiesz, to najważniejsze, że była pełna hala w Łańcucie, to mi się bardzo podoba. Ale zawsze jest pełna hala, bez rosyjskiej platformy nie jest potrzebna. No tak, nie, wiesz, dla mnie najważniejsze to jest, żeby lokalna społeczność się interesowała, bo nie obrażajmy, wiesz, Łańcuta ani Warszawa, no to no nie ma za dużo koneserów oglądania na przykład, bo tyle masz tej koszykówki, że dla mnie najważniejsze lokalsi, żeby przyszli, ładowali się na tą halę, wiesz, nadkomplet był, bo ja sobie tak zawsze wyobrażałem, pamiętasz jak mówiłeś o drugiej lidze? Pojechałeś, mówisz, Bielsku, Podlaskim. Wiesz, mała hala, czy nie wiem, ale wiesz, przyszli ludzie naładowane i po to gramy, nie? A nie po to, żeby, wiesz, ludzie siedzieli, wiesz co, przed internetem. No ale ktoś nie może przyjechać, bo chory. Na przykład, Pamela, są statystyki na przykład jakieś, jeśli chodzi o oglądalność tych meczów na tej zamkniętej platformie? Nie widziałam, nie mam dostępu. Zablokowane. No nic, to nic. Tutaj tego nie przeskoczymy. Jedziemy dalej. Tu wielka sensacja. Z drugiej pozycji do play-offu przystępował Górnik Transeł Wałbrzych i podejmował u siebie AZS AGH Kraków. AGH Kraków 23 zwycięstwa Górnika, 9 porażek. Kraków 17 zwycięstw, 15 porażek. I tu szok. Tutaj szok. Nikt się tego nie spodziewał. Nawet jak patrzyłem na początek meczu, 10, nie wiem, tam było chyba nawet 12 do 20 prawie chyba dobijało, jeżeli się nie mylę, już nieważne, ale mówię sobie, wrócą spokojnie, dojadą w drugiej połowie, złapią i złapali ich, wrócili, tak. Ale Kraków ich przegonił i to jest jakiś sygnał, że coś jest nie tego. Panowie, co wy na to, Broko? Ogólnie ciekawy pojedynek drużyn, które to dla Radka coś fajnego, bo poniżej 30% obie ekipy rzucają. Czy około 30% za 3. Myślę, że czołgi dadzą radę. To jest jakby w nowoczesnej koszykówce dosyć dziwne, ale taki styl grania wybrali trenerzy jednej i drugiej ekipy. W Wałbrzychu wiadomo, centaurów dwóch, dosyć trudna gra przez to, bo nie można przyspieszać, ale starają się oczywiście. Natomiast po drugiej stronie no, Walczaki, tak jak wspomnieliście, trener Bychawski nie popuści żadnej minuty, żadnego meczu i wygrał już w tym sezonie w Wałbrzychu. Właśnie ty mówisz, że sensacja. Ja na przykład uważam, że jak trener Grudniewski usłyszał na przykład, że ma spotkanie z trenerem Bychawskim, to tak sobie powiedział... No nie, no sorry, no ale u siebie, no nie. Ale ciężko się gra właśnie z trenerem Bychawskim. Smaczek no, tego... Jak chcesz być, kurde, wygrać... Chcesz wygrać, to musisz ligę, wygrać no to stary, dokładnie. No to musisz, no, nie możesz się... Nie ma nawet pierdnięcia. Jutro Kraków wierzy w to, że wygra. No. Tylko wiesz, o co chodzi. Tak podejrzewam. Monoko właśnie powiedział, że w pierwszej lidze już... odchodzi. Mnie to ciekawiło. Sprowadzenie na przykład Niedźwieckiego mnie to ciekawiło. Mówię tak, rozumiałem po co, ale to jest duże ryzyko trenera Grudniewskiego. Bardzo duże ryzyko, bo tak się już nie gra. No dzisiaj, jak widać, to ryzyko się nie dało efektu, bo no, co prawda ze statystyk tylko, ale widać, że Piotr grał mało, bo miał faule. Znowu dał złapać się na jakieś faule. Nie wiem, czy to w ataku, czy sam popełnił, ale to jakby gdzieś tam plan widać trenera Bychawskiego działa. Mówię, taki smaczek mały tego meczu to postać Szymona Pawlaka, który grał w Wałbrzychu na początku sezonu, przyszedł do Krakowa. Okazuje się, że da się grać tym zawodnikiem i chłopak potrafi i fajnie dzisiaj zagrał. Myślę, że był kluczowym elementem. Powiedziałeś wcześniej, że teraz trenerzy przyspieszają na posiadania, rzuty za 3 punkty. 31 razy Kraków rzucał, 10 razy trafił, a Wałbrzych tylko 19 razy, 6 trójeczek. No tu się nic nie zmienia, przez cały sezon tak grają. Górnik Wałbrzych to jest jedyny zespół, który naprawdę nie idzie za tymi trenerami. Za mało rzucają. Nie. Słuchaj, średnio 25 rzutów na mecz, to jest bardzo mało w dzisiejszym baskecie. No to...
Strasznie. Mnie to dziwi, że... Ale zobacz, nadal to są na drugim miejscu, bo mamy Kołobrzeg, który jak zobaczy statystyki inaczej, ale są na drugim miejscu i to do pewnego momentu działa. Ja uważam, że to jest błąd, ale no wiesz, ja jestem w drugie miejsce to nie jest błąd. Ja jestem w trzeciej lidze trenerem, się broni, nie będę właśnie krytykował trenera, który jest, wiesz, ma większe doświadczenie niż ja i większe sukcesy niż ja. No ja bym troszkę inaczej... No tutaj jak popatrzymy też... 34 rzuty wolne rzuty wolne Krakowa, a 21 tylko rzutów wolnych. Znaczy, trener Wieski może będzie gdzieś tam szukał przyczyny. Dobrze, jak masz jutro te centaury twoje grają, nie? No to wiesz co, no, grałbym pick and roll i ocierałbym się o tego biednego, jak on się nazywa? Simon i Szymon. Przecież on ma słabo na nogach wygląda, cały czas bym się opierał. Jak trener Bychalski podjął taką decyzję, że nie gramy po to, żeby zdobyć punkty, tylko po to, żeby wyeliminować graczy, no to jest bardzo dobra taktyka. Nie wiem, czy ale co ty myślisz, że oni tam wysoko są na pikach, czy oni parkują pod koszem? Ale nie, właśnie nie. Ale ja nie mam problemu, że oni parkują nawet. Mogą, tylko żeby ich zaatakował, żeby on zrobił jakiś błąd. Czy ruch na dół, wiesz, jak wysocy zawodnicy robią jakiś dogra im piłkę na przykład pod kosz, wiesz, obetrzyj się od nich. A musimy obejrzeć mecz. Sukces o tyle jeszcze bardziej spektakularny, no bo bez Leszczyńskiego kontuzjowanego i bez Majki. Więc to na pewno. Pamela, co do tym meczu powiesz? Powiem też tyle, że wczoraj rozmawiając z trenerem Bychawskim, to nawet nie wiedział, czy będzie w stanie pojawić się na tym meczu, ponieważ jest chory i chorzy też są zawodnicy. Także u nich już ledwo zaczęły się te play-offy i to pierwsze play-offy, które wywalczyli i już mają pewne perturbacje, bo są problemy zdrowotne, więc tutaj myślę, że to było kluczowe, więc tym bardziej mówię, ten wynik, to dzisiejsze zwycięstwo jest, mówię, czymś niesamowitym, że im się to udało, wiedząc, przez jakie problemy teraz przechodzą. Ja jestem, jeżeli chodzi o trenera Bychalskiego, pamiętacie, ile lat on, awans, spadek, awans, spadek. Ja jestem, nie, że wielkim fanem, bo jeżeli chodzi o budowę zespołu, jakby na przykład temat taktyki i tak dalej, to jesteśmy jakby na dwóch biegunach. Ale tak trzymam za trenera Bychalskiego kciuki, dlatego że ten gość żyje i podoba mi się to, co robi w Krakowie. Można się z nim nie zgadzać, w wielu kwestiach można się nie zgadzać, ale naprawdę trenerowi Bychalskiemu, jak zobaczyłem po treningu, że wygrał, no to mówię, tak mi się to... Nie, że nie lubię trenera Grudzińskiego, rozumiesz, ale jakby miał na przykład jednego i drugiego nad przepaścią i Bóg by powiedział, musisz jednego na przykład, jednego byś musiał pchnąć. No to do drugiej ligi. W przepaść, do diabła, no to jednak trenera Bychalskiego nie pchnąłbym, tylko pchnąłbym trenera Grudnieńskiego. Zobaczymy, co do powiedzenia ma Hubert Pawian. Właśnie dzwonię do Huberta, zapytam go, jak... Naprawdę to robisz? Dzwonię. Powiem ci szczerze, jesteś mocarz. Czekaj, bo mi odrzucił. O, ja się dziwisz się? A dziwisz się? Nie. No ja ci, ale mocarz jesteś, że dzwonisz do niego. Halo? Cześć, Hubert. Dobry wieczór. Witam, Hubercie. Jeszcze tylko mi powiedz, czy mnie dobrze słychać? Dobrze cię słychać. Hubert Pawian jest z nami, zawodnik Górnika Wałbrzych. Hubi, powiedz, co tu się wydarzyło. Rozmawialiśmy przed meczem, no... Omów, no ciężko coś tutaj mi dopowiedzieć. Wiesz dobrze, że tak na gorąco po meczu ciężko mi się do czegoś odnieść. Pewnie na jakąś tam analizę mamy mało czasu, ale też przyjdzie na to czas. Będę rozmawiał z trenerem, asystentem, z trenerem Maxem na ten temat, co tam się wydarzyło. Na gorąco mogę powiedzieć, że to jest taki, można powiedzieć, lodowaty prysznic. Mecz u siebie, jakby z niżej notowanym rywalem, ale też trzeba przyznać, że zespół Krakowa dobrze zagrał. Wiesz, oni są na siódmym miejscu, mogli skończyć na piątym spokojnie, końcówka sezonu tam słabsza czy coś takiego. Zagrali sobie na luzie, bez presji, nie? A kto cię zaskoczył tak szczerze dzisiaj? No bo grali bez Leszczyńskiego, to co mówiłeś. Bardzo, pomimo tego, wiesz, jak grasz bez najlepszego strzelca zespołu i podstawowego rozgrywającego, no to tak naprawdę oni się w ogóle jeszcze na mecz spóźnili, przyjechali godzinę przed meczem, bo tam były jakieś problemy na autostradzie. Na czwórce zawsze. Zawsze na czwórce. Wyszli z autokaru, rozluźnieni, ale to...
prawda jest taka, że kiedy zespół walczy o utrzymanie, a jest na siódmym miejscu, a mógł być na piątym, no to przyjeżdża do Wałbrzycha sobie bez presji grać i wydaje mi się, że gdzieś tam bez tej presji podeszli, nas natomiast gdzieś tam ten pierwszy mecz playoffowy przytłoczył, no bo nie ma się co oszukiwać, ten sezon regularny nie był w naszym wykonaniu za dobry, mieliśmy jakieś tam swoje problemy i w ogóle gdzieś tam te problemy też się uwidoczyły w tym pierwszym meczu playoffowym, mieliśmy 13 asyst na 85 punktów zdobytych, no to moim zdaniem na taki zespół, jaki my mamy, o takim talencie i podkoszowym, i rzutowym, i o małych graczach i dużych graczach, no to jest po prostu no, niedopuszczalne i można powiedzieć, że zespół z Krakowa nas złapał. Trzeba też oddać jakby gdzieś tam, trzeba gdzieś oddać, że mieli pomysł, wiedzieli jak przeciwko nam grać, wyciągali naszych graczy wysokich, czy to Paweł Zmarlak, czy Wojtek Kwaś swoje też dołożył, Szymon Pawlak. Oddaje najwięcej rzutów w zespole i te rzuty, kiedy dochodziliśmy, to akurat on trafiał. Zimny prysznic, ale słuchaj, mam 33 lata, z doświadczenia wiem, że mogę ci przytoczyć taką historię, bo ją pamiętam, to jest sezon 2013-2014, kiedy byłem w Kutnie właśnie też z Krzysiem Jakubczykiem i zajęliśmy trzecie miejsce, graliśmy z szóstego miejsca, był chyba wtedy Sokół Łańcut, Łukasz Pacocha, Kasper Młynarski, Damian Pieloch, Piotr Miś i pierwszy mecz przegraliśmy. Okej. Okay. Słuchaj, a ja mam do ciebie... Pierwszy mecz przegraliśmy, ale potem z 10 meczów wygraliśmy 9 i awansowaliśmy do Ekstraklasy. Tu niestety jest taka sprawa, że no nie popadamy gdzieś tam w jakąś nerwowość i w ogóle Kraków musi wygrać 3 mecze. My też musimy wygrać 3 mecze, oni są na razie z przodu. Jest to wielka niespodzianka. Wygrali dzisiaj, trzeba to oddać przeciwnikowi, że wygrali zasłużenie moim zdaniem. Byli po prostu od nas lepsi, byli od nas bardziej doświadczeni, co nie powinno się zdarzyć. Natomiast uważam, że takim, można powiedzieć, wyznacznikiem będzie jutrzejszy mecz. Jak my jesteśmy w stanie się podnieść, jak jesteśmy w stanie się odbudować, czy się zregenerujemy i po prostu się podniesiemy. A w Krakowie jest wszystko możliwe. Z tego, co tabela pokazuje, a wiesz dobrze, że trochę lubię cyferki, to zespół z Krakowa lepiej gra na wyjazdach niż u siebie. Ale Kubi, jak ty skończysz grać, to będziesz pierwszym ekspertem tutaj, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Słuchaj. Sam też trzeba oddać, że gdzieś tam w jakiś sposób jestem odpowiedzialny za atak w Wałbrzychu i gdzieś tam w tym meczu to nie pykło, nie ma co ukrywać. No właśnie, bo miałem się ciebie... Nie jest jakaś forma wytłumaczenia, przepraszam, że ci przerwę, nie jest jakaś forma wytłumaczenia, ale od 2 tygodni borykam się z jakimś tam urazem, którego nie do końca zaleczyłem. Wkrada się taka niepewność i po prostu no, nie mamy takiej swobody. Dzisiaj zespół z Krakowa nas bardzo dobrze zamknął. Musieliśmy oddawać bardzo takie rzuty siłowe, na siłę, uciekać się do akcji na ostatnią sekundę. Nie wiem, czy się przygotowywali, czy po prostu my byliśmy nieprzygotowani, ale Hubi. Trzeba im oddać, że nas rozgryźli naprawdę. Hubi, bo taki mecz ze skutecznością to ci się już nie przytrafi, bo 2 na 12 nie życzę nikomu, bo wiesz, wiemy, że ty strzelbę masz bardzo dobrą, to wynikało bardziej właśnie z tego, co mówisz, że trudne rzuty, czy po prostu nie się działo? Trudne rzuty były, kontestowane rzuty, były takie rzuty na siłę. Szkoda, że po takim meczu dzwonisz, bo wiem, że trener Radosław będzie niezadowolony. Słucha ciebie. Z moich wyników. Jedyne co mogę zrobić, to tylko bardzo serdecznie go pozdrowić i obiecuję, że się poprawię. Wiem, że mi bardzo kibicuje, ale no, to wszystko, na co dzisiaj mi było. Ej, gratulacje oficjalnie, wiesz. Dobrze, piątki sezon. A różnica w rzutach wolnych? Bo była duża różnica, dysproporcja między waszymi wolnymi a Krakowa. To oni byli bardziej agresywni, czy sędziowie bardziej agresywni, super wymuszali faule. Trzeba to oddać, że nie chcę się wypowiadać na temat linii sędziowania czy coś takiego, ale na wysokich graczach czy na bonusie super wymuszali faule. To są mali gracze, tam obwodowi gracze moim zdaniem są bardzo dobrzy są w grze jeden na jeden, super wymuszają faule i przy naszym nacisku, czasami jak to się mówi overhead, oni wszystko po prostu pokazują i sobie bliżej.
stają na linii rzutów wolnych. Skuteczność nie była ich super, ale 34 rzuty wolne na obcym parkiecie, no to jest super wynik, moim zdaniem. Hubi, nie męczę cię już dłużej. Ja napisałem sobie 3-0 w tej serii. Przed tym wszystkim gratuluję... Przepraszam, że cię zawiodłem. Nadal twierdzę, że... Mamy świetny weekend w Krakowie. Jest co robić tam na AGH-u, wiesz, teraz są te studentki, to kto jest wolny, to sobie może pochodzić. Bardziej chodziło mi o te sprawy sportowe. Ej, co robi burmistrz Bielska w Krakowie? Idzie na studentki, no ja cię kręcę, no suchar. Że w moim wieku po prostu liczą się te sprawy sportowe i przyjechałem do Wałbrzycha na wygrać ligę. Ty masz żonę. Nie wszystkie sprawy idą po myśli naszego zespołu, po moje myśli, ale... Na pewno się nie położę i na pewno... Brawo, walczcie. Jest, na pewno się nie poddamy. To jest dopiero pierwszy mecz, więc tylko po prostu z racji tego, że mam 33 lata, to nie podejmuję nerwowych decyzji. Mam nadzieję, że jakoś starałem się wyjaśnić, co się dzisiaj wydarzyło. Podsumowując, bardzo duże gratulacje do zespołu z Krakowa. Można powiedzieć, że tak spiętować, że byli po prostu dzisiaj od nas mądrzejsi, co... Nam, jako Górnikowi Wałbrzych, bardziej utalentowanym zawodnikom, bardziej doświadczonym, nie powinno się przydarzyć, ale się przydarzyło. Hubi, dziękuję ci bardzo, trzymaj się mocno, odpoczywaj, elektrolity załaduj i jutro będziemy patrzeć na meczyk. Trzymaj się, cześć. Tak, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Popatrz. Jaki wynik? Jak się skończy ta seria? 3-2 dla Górnika. 3-1 dla Górnika. Pamela, co mamy jeszcze takie ciekawosteczki właśnie o Górniku i o 3-1 w tym wypadku, 3-0 dałem sobie przed, ale no tutaj już nie ma opcji 3-1 dla Górnika. To mam taki cytat, wczoraj mówił trener Bychawski, gry i walki. Coś tam się trzęsie, Przemek ci przeszkadza pewnie. Nie. Panie Adamie, napraw to pan. To u Pameli? Burza. Mózgu. Nie no, w łańcucie jestem. Trener Bychaski nas słuchał i kurde... Podniecił pozdrawiamy trenera Bychaskiego. Naprawdę wielki szacun. Żeby się Pamela rozłączyła i połączyła. Pamela, rozłącz się i połącz się jeszcze raz z nami. A ja, słuchaj, żartem chciałem powiedzieć właśnie, że tak Hubert mówił o tym, że bardzo chwalił... Pracę szukaczy w Krakowie? Już wie, do czego zmierzam, Mroko, nie? Bo moim zdaniem jednak, wiesz co, bardzo chwalił na przykład przygotowanie przedmeczowe zespołu Krakowa. I moim zdaniem, wiesz co, ja nie wiem, mówię, że Mroka brakowało, ale coś czuję, że tej jednej osoby chyba jednak w sztabie brakowało. No, przekonamy się to w serii, ja tak sobie pomyślałem, wiecie, jakie to jest... Wiecie, jakie to jest... Takie wkurzające, jak Hubert mówi, że chyba się spóźnili godzinę, ty mówisz, że kawę pili, a ci się tam pompują, wiesz, gumy, kuźwa, rozciągają się, elektryki, elektryczność, piątki. Kibol tam, górni, kibice, wiesz, tak. To super, kibiców to pobudzenie, nie pobudzenie z jednym trenerem, pregame z drugim, ale syczy, a goście wypadają, wiesz, na spiętej czwórze i duszą tam, nie? Z autokarku, pyk. Dobra, chłopaki, dwie piłki zaraz. Ale to dobrze mówisz, że na czwórce ja jechałem do Żarnie, no i przyjechać na czas, zawsze jakaś ciężarówka się popsuje koło kątu. Ale ja mówiłem o tej czwórce, nie o aha, czwórce. Ale ja mówię, że nie, mówiłeś wcześniej. Wcześniej mówiłeś. I wiesz co, my też się spóźniliśmy pół godziny i wygraliśmy wysoko z Żorami. Masz krótszą rozrzewkę. Moi zawodnicy mówili, krótsza rozrzewka. Ale ciekawą Hubi rzecz powiedział o tych asystach, nie? No to na ten zespół, który jest tak utalentowany i który powinny się dzielić ultrapiłką. Nie widzieliśmy meczu, pewnie szli dołem też. Może tak być, no niepewnie, na pewno. Zauważyłem najbardziej. Moja taktyka na Górnik Wałbrzych była jedna. Niech Durski sobie zdobywa punkty i tak dalej. Zobacz, Durski 18 punktów. Niech wszystkie rzuty, nawet tak ja mówiłem, jak byłem w Śląsku, to mówiłem tak. Niech Durski zdobywa punkty, bo reszta nie zdobywa. Rozumiesz? Zdobył 18 punktów, ale moim zdaniem ten Bychawski zrobił to, że inni nie rzucali, nie? Czyli Jakubczyk nie rzucał, ktoś tam inny nie rzucał i tak dalej. Bo sobie musisz wybrać zawodnika. Ja nie chcę mówić, że oglądałem sobie playoffy, nie? I tak patrzyłem na mecz Brooklynu i Brooklyn na początku został tak skierowany, żeby Irving nie zdobywał, nie miał piłki, Durant nie miał piłkę, a inni, reszta, ktoś inny pomagali, żeby tylko on dostał piłkę i rzucał. Mi się podoba ta taktyka, bo tak jak patrzę o punkty, nie wiem jak były zdobywane, ale no jak jesteś słabszym zespołem, musisz coś zaryzykować. No. Może poszli dołem, a może wiesz, autobus był i niech se rzucają.
Pamela, działa wszystko już? Mam nadzieję. Ja się śmieję, że jestem w łańcucie, więc... A może jakby zdjęła słuchawki? Coś harczy, No szkoda, że było, żeby tak. O, blisko wojny jest, no ja. Radziu, to taki żart, kurde, wiesz. Niebezpieczny. Odłączyć od komputera musisz kabel. A może telefon za blisko? Albo akcesorium. Albo niekompatybilne. Albo trzeba od słuchawki od Game Expert muszę ci załatwić, to wtedy będzie wszystko elegancko chodziło. Zachęcamy do odwiedzenia sklepu naszego partnera. Nie, no z tym telefonem to w Kanal Plus się nauczyłem, że nie wolno trzymać telefonu koło słuchawek. Oraz zakłady bukmacherskie. Winner możecie wpisywać już albo na koniec pod filmem, kto będzie w top 4 pierwszej ligi, Suzuki pierwsza liga i wtedy otrzymacie 20 zł, 10 najszybszych osób otrzyma dwie deszki bonusu. Mogę jeszcze jedno słowo? Możesz. Znaczy, ten system, że grasz mecz po meczu, nie? No to przez taki Kraków. Ej. Wiecie co? No. Piszą, że nic nie harczy, więc to może tylko... Aha, tylko nic nie harczy. Zobacz. Mam harczy. Ej, taki Kraków jutro gra mecz, nie? No nie grają bez dwóch zawodników, chorzy, rozumiesz, i tak dalej. No i przecież to jest niesprawiedliwe. No, jak masz mało wojska, no ale szkoda. Może są dobrze przygotowani. Może dobra, dobrze trenować. Pamela, jeżeli nie harczy, nam może harczeć. A jeżeli ludziom nie harczy, tak. Dawaj, co masz przygotowane na Górnik i Kraków? Tak, no tak jak wspomniałam, mają problemy zdrowotne, więc i tak szacunek, że dzisiaj wyszarpali to zwycięstwo. I trener Wychawski tutaj powiedział taką fajną rzecz, że te play-offy to są dla nich taki bonus, że w ogóle się w nich znaleźli i upatruje szansę dla młodych zawodników, na rozwój młodych graczy i w ten sposób do tego podchodzi, więc myślę, że to jest dość ciekawe. I tutaj powiedział jeszcze... Że Górnik ma jakby w swoich szeregach zawodników, którzy są specjalistami od awansów, mają doświadczenie po swojej stronie, więc to są te różnice i mają pomysły, żeby to jakby zneutralizować, ale nigdy też nie kalkuluje, nigdy nie odpuszcza i właśnie powiedział przed samym meczem, że tanio skóry nie sprzeda i będą walczyć. I mimo, że ma tych młodych zawodników, to też musi wiedzieć, czego od nich wymagać. Więc myślę, że to też jest kluczowe w jego podejściu. A też kto zna trenera Wojtka Wychawskiego, to wie, że jest dość charyzmatycznym trenerem. Często mówi o pokorze, także myślę, że to też jest klucz do tej ich dyspozycji. Ja jeszcze jedno chciałem pochwalić, bo lubię pochwalić zawodników drugiego planu, bo ja nie wiem, już opowiadałem ostatnio, że nie byłem nigdy zawodnikiem, że są play-offy i masz średnią 7 punktów, a zdobywasz na przykład 15. No i w tym meczu w Krakowie wiadomo, że nie było zawodników, nie? Że Wydra miał 6,9 punktu i grał 19 minut średnio w sezonie. W tym meczu grał 39 minut, zdobył 16 punktów, miał 8 asyst, wykorzystał to, że kolegi na przykład nie było. A drugim zawodnikiem jest Wydra i Dyrda. I to samo, że miał 6 tam z kawałkiem punktów, 6,5 i też 16 punktów. I w najważniejszym meczu jakby dla Krakowa, pierwsze play-offy, zdobywa 13 punktów przez 27 punktów. Lubię takie historie. Jestem romantykiem, może lubię takie historie, że zawodnicy, którzy zdobywają niecałe 7 punktów, przychodzi najważniejszy mecz. Nie są obsrani, tylko trener im mówi, masz grać przeciwko Wałbrzychowi, w Wałbrzychu tam kibice, masz grać przeciwko zawodnikom, którzy przyszli tu po awans i ty zdobywasz 18-16 punktów. Bez tych zawodników oni by nie wygrali. To jest dla to mnie też piękne. Pokazuje, że tam jest jakiś plan, tam jest trening, tam to jest wszystko ustawione, że nawet nie ma dwóch, trzech zawodników, to ktoś inny wchodzi w te buty. Nie jest zaskoczony, nie jest gra ustawiona na dwóch, trzech, pięciu zawodników, tylko jest jakiś tam... Plan a tak ogólnie trener Bychawski to chyba w porządku facet, taki kurczę, jak tam przyjeżdżałem. Ej, ty byś go polubił. Moim ja zdaniem, wiem, jak przygrałem rokami, chodź tutaj, moim ja zdaniem, mi się podobało. Jakbyś był we Wrocławiu i w trakcie, jakbyś ty robił grilla, ja cię kręcę. Z trenerem Bychawskim zapraszam. A jakby przeszedł Wałbrzych, to już na pewno. Powiem wam, ciężko go nie polubić. Nie. Fajny facet, pozdrawiamy, natomiast... Wiecie, że to jest jedyny trener, z którym rozmawiałem, jak byłem w pierwszej lidze trenerem, to zawsze trenerzy mnie nie lubili, bo ja nie jestem taki gadatliwy, nie? To jest jedyny trener... A on lubi akurat pogadać. Nie, wiem, tylko jego to lubię. To jest jedyny trener, który go dobrze lubię. Mówię. Jakby przyszedł na grilla do ciebie... Kaszanka dobra? Boże, karkówka? Bardzo dobra, ale kaszanka jakby była, to jeszcze lepiej. Pan Adam z Cichacza, jak tam wduszał bagetę.
Elegancko, ale, elegancko. Nie, musztarda była najsłabsza. O. Coś jeszcze dodamy, Pamela, do tego, czy idziemy dalej, do następnej pary? Tutaj mogę jeszcze przytoczyć, co powiedział trener Łukasz Grudniewski. O. I tutaj wybierałam te cytaty. Tutaj też, jeszcze nie wiem, czy dodaliście, że AGF jest tą drużyną im plus tego sezonu, więc jeżeli trener Wychowski nie został wyróżniony jako najlepszy trener, to została wyróżniona cała drużyna jako niespodzianka im plus, więc myślę, że to jest też dość istotne. I myślę, że tak jak tutaj właśnie powiedział trener Grudniewski, że doszli do tego dzięki tej walczności, zadziorności, nieustępliwości, więc myślę, że to idealnie cechuje tę drużynę i trenera Wychowskiego. I tutaj trener powiedział, tutaj zacytuję: w mojej ocenie faworytem jest Sokół Łańcut, który wygrał rundę zasadniczą i prezentował się bardzo dobrze. My startujemy z drugiego miejsca. Mieliśmy tyle samo zwycięstw co Kotwica, Kołobrzyk i myślę, że wszystkie drużyny na tym etapie są na tak podobnym poziomie, że faworytem my na pewno nie jesteśmy. Nie mamy żadnej presji, podchodzimy do tej rywalizacji z dużą pokorą. Jesteśmy zmobilizowani, bo z różnych przyczyn jest to dla nas wyjątkowo trudny sezon. Teraz gra zaczyna się od nowa i nie będzie miało znaczenia, kto był przedtem na jakim miejscu. Więc myślę, że to też jest kluczowe. I ja jeszcze dodam, że akurat dla mnie nie do końca jest zaskoczeniem ten dzisiejszy wynik, bo nie zawsze też, jak sami doskonale wiecie, chodzi o koszykówkę i te małe rzeczy, te małe detale czasami później się przekładają na boisko, więc myślę, że chodzi o te rzeczy, które są poza parkietem. My wytypowaliśmy, kto sobie zagra półfinale, dalej stawiamy na Górnik, jedziemy dalej Sensation, ale to Sensation to było na korzyść WKK. Kotwica, a chyba że Sensation się, Sensation, Kotwica Kołobrzeg kontra WKK Wrocław, Jakub Koelner, niesamowity rzut. I może zanim pogadamy sobie o tym meczyku, zadzwonię do ekipy z WKK Wrocław. Mam nadzieję, że Tomek Ochońko już tam elektrolity schował i będą mogli rozmawiać. Ale ty jesteś. Co ty myślisz? Cześć Tomek. Cześć Tomek. Halo, siema. Tomaszu, pierwsze pytanie. Radosław Chyrzy z tej strony. Kiedy grill? Radku, ciebie to ja zawsze poznam. Ty, kiedy grill? Tomek, kiedy grill? Kiedy grill? No jest, poczekaj, daj skończyć sezon, a może potrwać dłużej niż się zapowiadał, także spokojnie. Ja ci powiem, Bibi, że ja tutaj sobie wpisałem 3-2 dla was w tej serii. Ja też. Pierwszy mecz wykonaliście. Patrzyłem sobie na tą akcyjkę, tam się trochę zawiesił chyba Damian Pieloch i Nelson za bardzo od ciebie pomógł i tam pięknie wjechał jak żuk, wiesz, w bazar Jakub Koelner, tylko że trafił, nie wywrócił się. Nie, no Kuba jest tylko o mnie, no to może skomentować najlepiej sytuację. No właśnie, Kuba, gratulacje, jesteś tam, słyszy mnie? Tak, cześć, dziękuję bardzo. No gratulacje, rzut wspaniały. Seria będzie trwała długo na WKK Center. Powiedz mi, co, tam chyba dużo czasu nie było, bo tam ile, 2 sekundy zostały do końca akcji? No, tam były 3,5 sekundy, także no pierwszą myśl miałem oczywiście, żeby zrobić stepbacka, ale no Damian Pieloch podszedł tak blisko, że no, musiałem minąć i jak podniosłem głowę, zobaczyłem, że są 2 sekundy, no to udało się do tego kosza jakoś doczłapać. Ale idealnie to zrobiłeś, bo tam widziałem, jak Kowalenko zagotowany jest Witalii na chyba Kurpiszek, tam a na niego ręku, czemu nie pomógł chyba? Nie, no tak Kuba, 2 sekundy dla ciebie to... Sam się zdziwiłem, jak minąłem, to nikogo tam nie było, no przecież nie miałem czasu, żeby odegrać, także... Wiesz co, moim zdaniem jesteś taki szybki, że nikt nie zauważył tego, dokładnie. Rozumiesz? Kuba, odpoczywałeś, wiesz kiedy odpocząć. Wiesz kiedyś doświadczenie, rozumiesz? Dokładnie. Sezon regularny dla ciebie, ty tyle sezonów regularnych już zrobiłeś. To szacunek, że w 3 sekundy i stebek, i pompka, i wjazd, i wszystko. Wszystko, co chcesz. No tak, tylko nie wiem, czy widzieliście, co się działo akcję wcześniej, także mogłem być antybohaterem, bo najpierw sfaulowałem na 3 sekundy do końca, tylko później Jakubiak nie trafił w obręcz, więc mieliśmy timeout i mogliśmy sobie piłkę przenieść dalej. Co Herbola zapiął z tego? Nie, walnął tak mocno w tablicę, że odwróciła do niego, więc nie dotknęło obręcz. A to on nie, przecież tyle tam rzuca, to wie, że tam dechy najtwardsze w Polsce. A co, z rzutu wolnego wróciła? No tak, także mówię. To musimy to zobaczyć. Ale czemu normalnie nie rzucał? No,
No bo zapytał, bo trafił pierwszego i były 3 sekundy, tak? No to nawet jakbyśmy zebrali, no to byśmy gdzieś z połowy musieli rzucać. Ale ciekawe, kogo zapytał, to mnie interesuje. No trenera, tak, swojego. Wiesz co, pytałem się mojego kolegi rzucającego, pytałem się, czy ludzie mają problem z nietrafieniem wolnego, a gość dobrze rzuca. Mówi, tak, jest problem z nietrafieniem wolnego. Bo ja kiedyś w NBA to widziałem, że gość miał nie trafić wolnego i odbił o tablicę. Chyba kuzyn strzelił tam. Tak, ale kuzyn. I nie trafił akurat w... Ale to straszny błąd, Jakubia. Ja cię kręcę. Nie. No. No, także możecie sobie zobaczyć powtórki. Mówię, mogłem być antybohaterem, bo najpierw sfaulowałem, więc roller coaster był w ostatnich 10 sekundach dość duży, więc no, Kuba, ale to jest nieważne, jest 1-0. A jak atmosfera na meczu? No fajnie, no kibice cały czas krzyczeli, tak wydaje mi się, taki trochę bardziej piłkarski był doping, bo wiesz, nie było w kosze, że... Nie patrzyli na nas. Tak, cały czas tam śpiewali, no ale fajnie, bo dużo ludzi, cała hala, także widać, że coś tu się dzieje pozytywnego w Kołobrzegu. Ryba dobra? Ryba dobra po meczu, tak. A w rybce śpicie? Nie, tym razem nie, bo ostatnio takie żarcie nam dali, że podziękowaliśmy. A to faktycznie tam nie jest. Radziu, to by zjadł halibuta takiego z kręgosłupem. On o jakiejś mieszance tam rozmawiał. Nie, ja czekam tylko na grilla u ciebie, no ja ciekawe, grill to... Dobra. Zapekluj mięso, dobrze. Chłopaki, gratulacje, odpoczywajcie, a my sobie dalej gadamy. Ty, ale to dobrze. Jeszcze raz Radek ma pytanie. Nie, bo jak Tomasz zdobył jeden punkt, to ja się boję kotwicy. Ile jutro zdobył? Co będzie jutro? Wszystkie siły na jutro sobie zostawił. Ja dzisiaj pomyliłem Red Bulla w butelce z Blackiem w butelce, wiesz? Aha. Ale tak się zastanawiam, czy jakbym sobie nie kupił jutro tego Blacka i znowu wygramy jednym, to obstawiam tak, może być, wiesz? Co ty tutaj... Mi się wydaje, że tak, dlatego że się planuję pojawić z panem Mirosławem na meczu, bo atmosfera na WKK Center mi się podoba. Słuchajcie, ale... I na pewno się pojawimy i chciałbym się pojawić, kiedy będzie 2-0, po to przyjemność na was patrzeć. Dla Kotwicy Kołobrzeg też dobrze to nie wróży, no bo ty 0-6 z gry i Tomasz Prostak też 0-6 z gry. Drugi mecz wam się taki nie przydarzy już na pewno. Nie ma możliwości, że Tomasz Ochońko, żeby tak jeden punkt zdobył jutro. No nie ma szans. Nawet jak połączy Blacka razem z Czyki. Albo Jacka niech połączy. Jacka połączy z Blackiem. Z Monsterem jeszcze. Nie ma... Blackjack wyjdzie. Nie, no nie ma szans. Wszystkiego dobrego, gratulacje, a my sobie dalej rozmawiamy. Do zobaczenia. Dzięki, do zaciąga. Cześć, papa. No i co, sensation było, czy nie? No sensation, no myślę, że nikt nie zakładał, że akurat w tej parze może się coś tam złego wydarzyć, aczkolwiek no ja dałem, że WKK przejdzie Kotwicę. Przed playoffami? Tak, że przejdą WKK to. Nie chodzi mi, że zadziwiasz, ale stwierdzam, że jestem po prostu uparty i jestem po prostu, nie znam się na koszykówce. Wiesz co? Na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że... Czy przejdą ich? Tak, że widzę tam pomysł, widzę dużą determinację i też tych obwodowych, Kuba, Tomek, to mogą ogarnąć, a nie wiem, czy zauważyłeś, że w ogóle zmienili piątkę i zmienili granie. Small ball. Poszli w small ball, ale... i nie boją się wcale tych centymetrów, ani tych wiecie dlaczego? Że tak powiem, większych zawodników, jak Śmigło czy Pieloch. Pamiętacie, co mówiłem, że lubię trenera Bychackiego, tak samo jest trener Dziergowski, nie? Pamiętam, jak on z kolei z 10 spotkań przegrał, nie, z 11 przegrał 8 albo 9 w pewnym momencie. I każdy zaczął napierniczać na WKK, że oni bliżej też co mogą zrobić. W ostatnim meczu wygrali z Opolem i tak dalej. Ja się bardzo cieszę właśnie, bo to mówicie, Kuba Kelner jak jest zdrowy, to jest jeszcze jeden zawodnik do grania i on powoduje to, co mówię. On może przegrać mecz, ale on może wygrać mecz i takich zawodników w pierwszej lidze nie ma. I bardzo się cieszę, że trenerowi Dziergowskiemu to poszło, dlatego że byłem na trybunach i zawiść ludzka jest niewiarygodna. Co, kibicowali, żeby przegrał, tak? Nie chodzi o to, tylko jak przegrywał, to mówili na przykład to, kto wybierał skład i tak dalej, trzeba było tak zrobić, trzeba było no tak dobrze, zrobić. No dobrze, ale na koniec dnia, jeżeli przyjdzie do decydującego meczu, na przykład WKK Center, to myślę, że on może sobie spokojnie usiąść, bo ma Bibiego na jedynce, także jak trzeba będzie to uspokoić. Jeżeli Kotwica Kołobrzeg nas słucha, no to na pewno będą nakręceni, to wiadomo, że to są nasi koledzy, Tomek Ochońko, w Kołobrzegu też mam kolegów, ale jak popatrzymy na statystyki, Nelson też na 6-19, czy na przykład Damian Pieloch miał 2-6, Piotrek Śmigielski 3-10, oni jutro zmotywowani wejdą i jutro
jutro będą chcieli zjeść WKK Wrocław. Dla mnie 3-2, 3-2 Kotwica. Pięknie. Ja 3-2 WKK Wrocław. A ale... to ja powiem 3-1 nawet, WKK Wrocław. 3-1. Z przyjemnością przyjdę na WKK, ale powiem ci... Zostałeś zaproszony właśnie z Mrokiem w sobotę. Mroko... Tutaj media menadżer PJ zaprasza. Powiem szczerze, że, no, że widzimy się. Z wielkim szacunkiem patrzę od wielu lat na typy Mroka, bo nie to, że jestem wredny i stawiam przeciwko Mrokowi albo coś takiego. No, ale tylko... przynajmniej się coś dzieje tutaj. Ale nie mi chodzi o to, że mi się to nie mieści w głowie, że WKK wygra po prostu trzy razy. No, Kotwica ma mocny skład, natomiast tak... To jest tak samo jak wiesz, trenera Bychackiego lubię, no ale trzy razy musisz wygrać, rozumiesz? No to posłuchaj, co ma Pamela do powiedzenia. Pamela, co masz na te dwa zespoły? Posłuchaj, co mówi Kotwica. Co właśnie, co o Kotwicy? Wczoraj trener Dziergowski powiedział, że czuję, że możemy sprawić niespodziankę. No i sprawili niespodziankę, chociaż z tego, co czytałam i się orientowałam, to nie wszyscy jakby upatrywali faworyta w Kotwicy, więc nie wiem, nie dla wszystkich to może była niespodzianka. Jednak wiadomo, że jest Kotwica tym faworytem tego, jakby tej pary. I tutaj co ciekawe powiedział trener Dziergowski, który też debiutuje jakby jako trener w seniorskim zespole, więc to też jest istotne. Kotwica pierwsze playoffy w końcu, jest przełamana ta zła pasta. I powiedział tak, nasz zespół będzie grał bez obciążeń, na ten sezon nie mamy celów, żeby awansować. Możemy, ale nie musimy. Z takim nastawieniem powinno być nam łatwiej. Musimy grać konsekwentnie, grać swoją koszulkę, którą zaczęliśmy mniej więcej od połowy sezonu i nie powinniśmy być na straconej pozycji. I trener też dodał, że dopiero teraz są w tej takiej najlepszej dyspozycji i grają tą swoją koszykówkę. I zobaczy w dzisiejszym meczu, która ta filozofia się sprawdzi. Czy bardziej radosna, czy bardziej kontrolowana. I tutaj mówił, że chcieliby zaskoczyć swoich rywali. Oni nie forsują tempa, bardziej preferują koszykówkę kontrolowaną, gdzie każdy ma rozpisaną swoją rolę, często spowalniają tempo, aby piłka dotarła we właściwe miejsce. Dużo gry opiera się na czytaniu, więc nie jest to koszykówka, która jest wygodna. Więc no jak widać, była ta koszykówka bardziej radosna dziś. I tutaj tak powiem jakby z drugiej strony, tutaj trener wspomniał o tym, że grają bez presji i nic nie muszą, a Kotwicy wbrew pozorom i wbrew temu, co wszyscy myślą, też Kotwica nic nie musi. Ich celem w tym sezonie były play-offy, więc oni ten cel tak naprawdę już osiągnęli, a to co ugrają więcej, To już jest inna sprawa. Trener Frank mówił wczoraj, że skupiałem się tylko na jednym meczu do przodu, więc nie patrzą już na kolejne, więc myślę, że to też jest kluczowe. I też nie ma jakiejś takiej presji, więc myślę, że też z tą presją gra się jednak trochę lżej. A jeszcze do WKK dodam, że na play-offy miał być gotowy Artur Mielczarek, ale wczoraj trener Dzierowski powiedział, że na razie nie będą go mieli do swojej dyspozycji, bo jest po zabiegu, więc jeszcze musi mieć czas na regenerację i nie będą go naciskać, ale też liczyłam jednak, że będzie w tych play-offach. Chłopaki, no powiedzcie coś na to. Może ten Frank albo na przykład nie wie, albo prezes, że zespół Kotwicy ściągnął do swojego zespołu czterech zawodników, którzy awansowali do ekstraklasy, czyli na przykład... Rok wcześniej. I to nie byli na przykład zawodnicy, którzy byli... 9, 10, 11. Jak oni uważają, że awans do play-offów to jest na przykład ja chcę pracę w Kołobrzegu. Naprawdę. Nie, umówmy się. No jeżeli tak stawia prezes, czy trener, czy klub sprawę, no to znaczy, że są pod wielką presją i próbują to wszystko gdzieś zamaskować, znieść presję z zawodników. Więc to też pokazuje, jak duże tam jest ciśnienie i które może nie do końca będzie trzymane. Ja powiem jedno. Jak mój zespół kiedyś wygra mecz 66-65, naprawdę wtedy otworzę sobie butelkę i zakończę chyba tę przygodę z trenerką.
bo z tym potencjałem, co ma na przykład zespół Kotwicy, to jakbym ja zobaczył do przerwy wynik taki, jaki był do przerwy, bo to już teraz wyłączyłem sobie. Już się radził, mówię. Do przerwy było, cytuję, 32 do 28. Było dla zespołu Kotwicy. Jakby dobry mój defense. Jakby mój, nie, to nieważne. Ja bym z takim potencjałem, jaki ma Kołobrzeg, to nie pozwoliłbym na to, żeby na 60 punktach się to skończyło. Jak mój zespół kiedyś wygrał, wiadomo, ustawioną koszykówkę i tak dalej, nie jestem trenerem od ustawianej koszykówki, ale 65 punktów Kotwica. Ale umówmy się, budujesz zespół na ten sezon, tak? I w trakcie sezonu, przypomnę, dołączasz Witka, dochodzi Kutti, po to tylko, żeby ten roster poszerzyć. Po co poszerzasz roster? Żeby długo grać, żeby mieć wojska, żeby mieć odpowiedź na każdą, tak, na każdy matchup, na każdy roster przeciwnika. Więc no, mówienie, że oni nic nie muszą, już się cieszą z playoffów, no ja odbieram jako zasłonę dymną albo właśnie zniesienie presji dlatego z zawodników. To jest wielki sukces trenera Dziergowskiego, wielki sukces Kölnera, bo tak jak mówię, z 66 punktów zdobył 17, zdobył najważniejsze punkty. To jest po prostu piękne. Dla mnie lubię takie historię. A ten Air Frank, no teraz musi siedzieć i sobie to poukładać. A dla mnie nadal 3-2. 3-2 dla WKK. Tak. Pamela, ty jak typujesz? Ja 3-2 też. Dla kogo? Dla Kotwicy. Dla Kotwicy. Tylko Mroka, ty? Dla WKK. Wiesz co, ja przestanę przychodzić, albo będę dzwonił do Mroka. Naprawdę, wiesz co, ci powiem, że wielkim szacunkiem zacznę... Ja tam lubię pana Kölnera, on tam, jak sobie przyjadę, tam, wiesz, czasami sobie tam rybkę smażył na górze, fajnie tam. Ja lubię Kubę, kiedy się spotkaliśmy, jak był jeszcze młodszy, na zakończeniu sezonu, Mirosław był i Kuba, sobie pogadaliśmy. Lubię Kubę, lubię jego zadziorność i takich zawodników. Ale jest czasami taki, jak ten nas słucha, taki jest trochę hamowany. Ale tacy powinni być. Ale tutaj jest bardzo kulturalny. Nie, ale gracze tak powinni na boisku być hamami, rozumiesz? A poza nie nimi... Nie wszyscy, ale chcesz mieć takiego Kubę w zespole. Dokładnie, no, a ja cię kręcę. No. No bo to jest właśnie to, że kurde, ta nasza trochę liga taka się poprawna zrobiła. Zawsze wszyscy są poprawni, dobry, nie ma takich wyrazistych postaci, a jak są, no to fajnie się je właśnie i ogląda. Jedziemy dalej, Wigry zawsze mam problem, AZS Politechnika Opolska z czwartej pozycji kontra GKS Tychy, trenera Jagiełki. No i tutaj, czy sensacja, to może nie, bo tutaj będziemy sobie typować, no ale Politechnika Opolska przegrała. Może tym razem Pamelę poprosimy o dwa zdania, albo nawet trzy, jeśli chodzi na przykład o Politechnikę Opolską. Tak, najmłodszy trener w lidze, z bardziej doświadczonym zespołem, bo mamy tam zawodników, którzy nie pierwszy raz też grali w playoffach. I po drugiej stronie jest zespół trenera Jagiełki, który jest doświadczonym trenerem, ma też dłuższy staż w lidze, ale z kolei ma najmłodszy zespół, więc to mówię, to było tak, byłam bardzo ciekawa tej rywalizacji i tak, jedni mają czwarte, drudzy piąte miejsce, więc wydawało mi się, że ta para będzie taka najbardziej wyrównana z tych wszystkich, jakie mamy. I tutaj trener Sadowski powiedział, że to są też, zauważył, że to są też dwie drużyny bardzo podobne w ataku, bo GKS ma trzeci, oni czwarty atak ligi według tych zaawansowanych statystyk. I w obronie była taka lekka przewaga Politechniki Opolskiej. Tutaj też z takich jeszcze ciekawostek, że tych ale są do siebie podobne, ale w Opolu ta rywalizacja przeniosła się do innej hali, więc to też myślę, że mogło być kluczowe w tej rywalizacji. Tutaj jeszcze szukam. Trener Sadowski jeszcze dodał, że duża siła Tychów to zawodnicy z pozycji obwodowych. Każdy z nich gra na koźle oraz może rzucać, więc margines błędów pick and roll w defensywie z naszej strony musi być bardzo mały. I też kolejny trener dodał, że kluczem w tej serii na pewno będzie zdrowie, a ostatnio mają sporo problemów i ta krótka rotacja w całych rozgrywkach daje się we znaki, więc tutaj myślę, że wszystko się też sprowadza do tej dyspozycji zawodników.
A z kolei Jagiełka po dobrym zeszłym sezonie powiedział, że też celem został zrealizowany, ale że nie jest mi... Mamy Pamelę, czy wywaliło? ...się da. A też ten zespół został dość mocno przemeblowany. Są młodzi zawodnicy i też ma widać, że ma na nich pomysł. Pamela powiedziała, to ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, że nie mówi się, że się ktoś gra na koźle. Nie wiem, czy dalej używacie, bo gra na koźle to instrument ludowy trener w Wielkopolsce. Też, ale ktoś mi też zwrócił, jak byłem na transmisji, uwagę, że trzeba odchodzić przynajmniej nam, ludziom z mediów, chociaż no media, tak? No to można nazwać mediami. Jesteśmy youtuberami, Radziu Strzałem, że wielokrotnie to jesteś. Influencerem to nie jesteś jeszcze. Że niedługo będzie. Ktoś mnie nazwał tak. Tak to mnie nazwał. No. Kozioł, odmiana dud, typowy instrument ludowy regionu Kozła. Czyli jak mówisz, grasz na koźle. Że gość na przykład, Kaczmarzyk gra na koźle dobrze. Ale jak czyli pokazujesz, że gra sobie na koźle. Ale jak się okaże. Poprawnie mówiąc, gracz operujący piłką, tak? Tak. Jesteście zaskoczeni, bo tutaj pięć meczyków to tak na... Na spokojnie. Ta hala w Opolu może niepokoić, że zmienili w ostatniej chwili. Tak, a druga sprawa jest to, akurat tam trzecia liga, jesteśmy też na pierwszym miejscu, jesteśmy faworytami i ja pamiętam, jak grał... Nie, bo to jest ważne. Proszę. Jak byłem w Śląsku Wrocław, to myślałem, że bycie faworytem nie powinno cię stresować, jak mówisz, że masz... jesteś faworytem, przez cały sezon mówisz faworytem. I zobaczcie, następny zespół, który atakuje z wyższego miejsca i co się okazuje, 26% za 3 zespół Opola, 30 rzutów, 8 trafionych, a zespół, który nic nie musi, przyjechał i ma 12, 27, 44. Okazało się, że te rzuty właśnie wygrały mecz. Ale przykładu. Tutaj naprawdę no, ale to też te ekipy, jest, ktoś musi, ktoś nie musi, to są identyczne teamy dla mnie. Dlatego, pierwszy, ci mieli dołek, tam ci trochę lepiej grali, równie dobrze mogli się zamienić miejsce. Ja wiem, tylko chodzi o to, że przypadek, nie przypadek, że ten, który jest wyżej, ma słabszy procent. Aha, że źle zaczął, tak? Źle zaczyna. Zobacz, my jak graliśmy z pierwszego miejsca, to każda na przykład runda była na przykład, że tamci nie muszą, a my musimy i było na przykład, wszystko mieliśmy słabsze niż w regularnym sezonie. Okay. O to mi chodzi, że w ludziach jednak coś jest takiego, że psychika gra główną rolę. A Kaczmarzek by powiedział, że się zesrali. No bo jak to jest możliwe, że rycerze Rydzyna przegrali u siebie na przykład? No powiedz mi jak. Myślę, że... Zesraliście się? Nie, szczerze. Ja miałem takie odczucie, jak patrzyłem to, że jak, na zasadzie no jakoś to będzie, nie? A jednak postawili takie warunki, że trzeba było spiąć dupę w trochę. Ale dobrze, jakoś to będzie, ale moim zdaniem, jak myślisz, jakoś to będzie, to jednak sfera psychiczna mówi, niech się samo wygra, a nie ja muszę dołożyć na przykład coś. Coś w tym jest. Wiesz, no... My pojechaliśmy rok temu w barażach do Piszu. Pisz po prostu też słaby zespół, kupili sobie dziką kartę, rzucili się na nas, rozumiesz? A moi myśleli, że na trzecioligowym poziomie, rozumiesz? Jedziemy na przykład z barażami drugą ligę kobiety, tak samo. Zespół, który myśli, te nasze się rzuciły, bo nic nie musiały, nagle tamte w panikę, rozumiesz? I teraz jedziesz do Wałbrzycha z Krakowem, spóźnili się, McDonald's, rozumiesz, na czwórce i tak dalej. Jakoś tutaj wiesz, trzech trenerów i tak dalej. I zobacz, na cztery zespoły, trzy możemy powiedzieć, Kaczmarzyk mówi, obsrali się, nie? Zadzwonimy do Adama, zobaczymy, co powie po tym meczu. Też kolejny zawodnik w piątce sezonu. Proszę. Czeka na nas na pewno. Jeszcze ile? 6 minut zamykamy? Tutaj nas zamykają? Pronto. Pytam. Ajmo kaki. Sztaradusz. No oglądam was. No to słuchaj, tu gadamy, czy to w waszym przypadku to ciężko mówić, że ktoś kogoś lekceważył, czy to zmiana hali, usrali się, jak ty to mówisz często, zesrali się, no tak wyszło, tak często też mówiłeś. No kupał do tu było na pewno przed pierwszym meczem, no ale słuchaj, no przegraliśmy, bo GKS nas świetnie nas rozszyfrował. Wykorzystał każdy nasz mankament. Graliśmy właściwie z jedną jedynką. Paweł Krew podjął się tego, żeby zagrać jako jedynka. Przez cały sezon w ogóle nie grał. No i co? No zmiana hali. Taki był pomysł. Wszyscy na to przystali. Nie ma co na to zganiać, że przegraliśmy, bo hala, bo piłki są takie same, koszty są takie same i tyle. No.
jest 1-0, trzeba poprawić to, co żeśmy źle zrobili. Ja wiemy już dokładnie, co żeśmy źle zrobili, bo już mieliśmy jakby taką szybką analizę po meczu i tyle. No dobrze, dobrze. Ja w ogóle chciałem ci też pogratulować oficjalnie nagrody w piątce sezonu. Chyba to pierwszy taki sukces, jeśli się nie mylę, w twojej... Tak. No, dziękuję bardzo. Ale chłopie, ty jak patrzyłem na rozgrzewce, jakieś 360 próbujesz robić. Dzisiaj jak zobaczyłem początek meczu... Tak fajnie wszystko podzielone, że są pewne sety na mnie, pewne sety na innych zawodników. No... Nie wiesz, że ten trener Sadowski też wierzy we mnie dużo, nie? To też mi daje też taką pewność na boisku, że mogę, wiesz, oddać parę rzutów, nie trafić, ale i tak idę po swoje, więc fajnie jest to wszystko podzielone, fajnie to jest poprowadzone i no... Co? Widać to, naprawdę to widać. Macie chłopaki pytania do Kakiego? Nie, wreszcie dobry procent za trzy, no bo to rok temu to się kompromitowałeś kolego. Widzisz, Kaki, broniłem cię w tamtym roku, że jeden tylko sezon się taki może zdarzyć Strzelcowi. Ja już wierzę Mrokowi, że jeden, bo rok temu naprawdę kolego, no to już było nie... Już myślałem, że depresję po-covidową masz. Nie, trenerze, wziąłem do siebie słowa trenera, że nie trafiałem i też... To pamiętasz ten rok temu ten żart, że kiedyś to się mówiło, jakby grało się przeciwko Kaczmarzykowi, to mówiło się tak, nie odchodzimy nawet na centymetr od niego. Jak ja zobaczyłem rok temu twoje 27% czy 28%, to mówię, to chcesz jego rzutów. No ale dobrze, w tym roku się poprawiłeś i zastanawiałem się, żeby ciebie dać na przykład do piątki. Wiesz co, wiesz, dlaczego cię nie dałem do piątki? Wiesz, że ten Ewal zrobił, że Rutkowski ma po prostu lepsze, ale dałem Rutkowskiego, miałem zamiar ciebie albo Rutkowskiego dać i stwierdziłem jednak, wiesz co, przepraszam. Wybrał młodszego, klasycznie, a ja doceniam senatora. Nic się nie stało, trenerze, ja się nie obrażam na takie rzeczy. Ktoś cię zaskoczył w Tychach? Coś, co nieplanowane było na scoutingu? No mieli nie trafiać, no. Okej, no to rzeczywiście, no, to no. Dobrze. A... Tak jak też Pamela powiedziała, że no, oni mają dobrych ludzi na grających na piłce i mieliśmy ten mały margines błędu grania na pick and roll, no i też żeśmy to troszeczkę błędów za dużo popełnili na tym i jutro to trzeba poprawić. Tyle. Będziemy oglądać, ja tu sobie obstawiam serię maksymalną. No, co? Dobrze. Cztery? Pięć spotkań. Pięć. Ja powiedziałem 3-2 dla Opola. A ty? 3-1 dla tych. O, dla Tychów. Dla tych. Sorry, Adamie, ale musisz się wspiąć na wyżej. 3-2 dla Tychów. Dla Tychów, Kaki, ja wciąż zobaczę, co Pamela powie. Jesteś? Słyszy mnie? Tak, ja cię słyszę. Ja wiem, Pamela. Coś mi się zwiesiło, ale chyba poczekaj, jestem. Kaki, chwilę jeszcze. Wynik serii tych Opole. Ja myślę, że 3-2 dla Opola. No, zakłady bukmacherskie, winner, 20 zł bonusu można dostać, jak... A ty też możesz wpisać, że 10 najszybszych osób, które dobrze wytypują, kto zagra w top 4, otrzyma free beta od zakładów bukmacherskich. Winner, słuchaj, zaskoczyły cię wyniki tych meczów ćwierćfinałowych, pierwszych? No na pewno najwięcej zaskoczył mnie Agiew, nie? To, że Wałbrzych przegrał u siebie mecz z Agiechem. No myślałem, że się po nich przejadą, ale szacun dla zespołu z Agiechu i trenera Bychawskiego. Bo tak jak mówiliście, trener Bychawski naprawdę fajną robotę robi w Krakowie i teraz po tym meczu myślę, że może być różnie. A twoim zdaniem Sensation było w Kołobrzegu, czy nie? Ja też obstawiam 5 meczów i że WKK ich przejdzie. No to się będzie działo. Słuchaj, odpoczywaj. Jeżeli nie mają koledzy moi pytań do ciebie, to do zobaczenia niedługo. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Trzymajcie się, no na razie. Cześć. Mogę coś powiedzieć? Mi, no. Mój czwarty ulubiony zawodnik Rycerzy Rydzyna ogląda ten program. Samolak? Nie, Samolak jest trzeci. Stachu, tak. Czwarty to jest mój ulubiony. Pokasiński jest drugi, a ty jesteś Stachu pierwszy. Stachu w wielkiej formie, dziękuję ci bardzo. Nie, ale Stachu, powiem ci, ja mu napisałem, że to dziewczyny nie ma, że oglądasz taki program, że na twoim miejscu, jak byłem w twoim wieku. Ale co, Stachu się bardziej interesuje pierwszą ligą, niż ma więcej kumiszy z klasą. Ale niech się interesuje dziewczyną, bo może ją stracić, na przykład będzie oglądał takie programy youtuberskie. Lepiej takie niż inne, jakieś po 23, jakieś
sport na ostro, jak odpali, to wiesz, najgorzej. 23 będzie. Minęło, to może czekał na mnie, a zaś albo reklamy na DSF-ie, nie? Pan Adam Prozibę miał. Ja jeszcze do tej pary bym coś dodała tylko. Dobrze powiedziałeś, przepraszam. No, ja bym jeszcze tylko dodała to, co powiedział trener Jagiełka. Odnośnie jego zespołu, że w przekroju całego sezonu pokazaliśmy, że możemy wygrać z każdym, ale jesteśmy też w stanie rozegrać słabe zawody. I tutaj klucz. Dyspozycje dnia, zdrowie i dostępność graczy oraz dyspozycje formy play-off będą najważniejsze. Według mnie ligę wygra ten, kto właśnie trafi z formą. Więc tutaj tak podsumowując i biorąc w klamrę wszystkie te wypowiedzi, to jednak każdy trener jako klucz to przedstawia właśnie tą formę i tą dyspozycję zawodników, zdrowie jako te najważniejsze czynniki. I to się chyba dzisiaj sprawdziło to trochę. To trochę niepokojące, że tak trenerzy mówią, bo to co? Znaczy, że nie ma czołowych zawodników w tej lidze, tylko Sokółma, Nowakowskiego, a reszta to co? Nie ma liderów, nie ma kogoś, kto tą ligę ogarnia? No bo ja to, co Pamela powiedziała, to ja też na przykład zauważyłem, jeżeli chodzi o zespół Opola, że bardzo dobrze grał w pewnym momencie, ale końcówka sezonu, ostatnie dwa tygodnie, to już naprawdę dogorywanie, 3 przegrane w 4 spotkaniach i ta przegrana wpisuje się, że przygotowania były takie, albo nie liczyliśmy, że tak długo będzie, a na przykład zespoły jak Dziki na przykład, które idą formą Agiech, no tak nie wiem, tak sobie myślę, albo WKK, to ten powiedział, że oni lepiej teraz coś grają ostatnie mecze. Na pewno to jest chyba najbardziej wyrównana para z tych wszystkich, w sensie na papierze, jak popatrzymy na te zespoły, jak grały, kogo mają, jak wyglądają size'owo nasz ulubiony czynnik. Ja myślę, że jakby zakładać gdzieś podobieństwa, to te dwie drużyny są ultra podobne. I tutaj myślę, że śmiało zasady z 3-3 można wprowadzić. Wszystko switch. Tutaj nikt się nie obrazi, że myślę, że mam tak do trenera z Opola, żeby tak się tak tymi pikami mocno nie przejmował. Nie? A dobrze, a zadam wam pytanie, bo ty byłeś na tym meczu, co klub stwierdził, że zmienimy halę, nie? Ja na przykład uważam, że to jest wielki minus na przykład, to co zrobiło Opole. Nie wiem, czy to zrobili dlatego, że nie mieli tej hali, ale ja nie lubię. Wyboru było. Ale ja nie rozumiem tego tej zmiany. Może się obawiałeś, że ten kosz się urwie znowu. Aha, no dobra, jak to się obawiali, tylko, bo ja uważam, że grasz na swojej hali, pamiętam, jak poszliśmy sobie na orbitę, na orbitę i naprawdę, no, dla niektórych zawodników to było tak, że ciężko się tam grało. Ktoś powie, o, ale Tychy też miały nowy kosz, znaczy nową halę. Tylko plus jest, no, jak grasz u siebie. Nie masz tej przewagi parkietu może, ale jest tak samo dla dwóch drużyn. Już no to co, ja powiedziałem 3-2. Dla Opola, Pamela też dla Opola, wy dla Tychów. Wytypujemy sobie jeszcze top 4. Na sam koniec podsumujmy to jeszcze. W top 4 będzie Łańcut, Górnik, WKK, Opole. U ciebie? U mnie. U mnie Górnik, Tychy, Kotwica i... Kogo jeszcze dawałem? Nie, i LA. Tak, i LA. Ale to pary LA w takim razie... Ja tylko jedną sensację, że Tychy wygrałem. To Tychy, u mnie dobra. Półfinał LA Tychy i WKK Górnik. Powtórka z zeszłego roku. No to wszystko wiemy. Pamela, twoje top 4? Sokół, Górnik, Kotwica i Opole. No i takie coś można wpisywać, już należy wpisywać w komentarzach, żeby wygrać 20 zł bonusu Edewinera. Przypominam, jeżeli się logujecie pierwszy raz, kod HANA zdaje wam przez CH, daje wam pierwszą grę bez ryzyka do 110 zł. Pamela, dziękuję ci bardzo. Kończymy, ja też jutro mam meczek w Poznaniu, trzeba by go wygrać. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, o 20 w Poznaniu. Zapraszam wszystkich na kanały tam nasze drugoligowe. U 19. Planujesz jakąś imprezę potem w autobusie, czy nie? Nie, autem jadę. W drugiej lidze się autami jeździ taniej, szybciej i w ogóle lepiej. Ale to w sobotę już do następnej rundy możecie przejść, tak? Albo do Nagrilla. Dwie opcje są. Do dwóch zwycięstw się gra w drugiej lidze, play-offy, także... Znaczy, jeszcze raz wspomnę, czy robisz jakąś imprezę, czy nie? No, mój prezes... Zawsze robię, zawsze. Mój prezes, pan Leszek, mi powiedział taką informację, teraz mi napisał taką informację, że w ważny dzień jutro jest w twoim życiu.
No, bardzo. No, mam tak, urodziny, koń, 37. Właśnie 37 i żadnej imprezy dla kolegów nie weź. Ale co mam robić? No, no, piwko chociaż, albo coś rudą przynieść, no ja cię zobaczymy. Rudy, musisz rudą dać. Rudą nie? Myszy piją. Pamela, odpoczywaj sobie. A dobrze wyglądasz jak na 37 lat. Mógłbym lepiej. A wszystko przede mną, na 40 planuję kratę zrobić i Mustanga Cabrio sobie kupić. Powiem ci, że szybciej tego Mustanga kupisz niż kratę. Czemu? Kratę w Żabce. Pamela, dziękuję ci jeszcze raz, bardzo miło nam było. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, jak będziemy mówić o top 4. Mi również, bardzo chętnie. Chyba, że jest coś, co chciałaś powiedzieć, a nie pozwoliliśmy ci. Chyba wszystko już było powiedziane. Może zostawmy coś na następny raz jeszcze. Pamela, nasz ekspert od polskiej koszykówki, a zwłaszcza od pierwszoligowej, tak mi się wydaje, bo pierwsza liga najbliżej jej sercu jest. Ze mną w studiu był Radosław Chyży. Dziękuję bardzo. Już skoczyłem się. Karkówka dobra, czy chcesz jeszcze coś pogadać? Już jest po 23. Ale jeszcze jedno ci powiem. Masz dziury, to wchodzi. No. Jedno ci powiem. Moim zdaniem, jeszcze raz, niech się internauci wiesz co wypowiedzą. Nie, już rozmawialiśmy o musztardzie. Nie, ale nie Dijon. Właśnie piszą, że ale nie Dijon. Nie, ktoś napisał, że estońska podobno jest dobra. Wiesz co, teraz jest na topie z jednej firmy ananasowa. O. Ej, jakbyście zobaczyli tą ananasową musztardę do karkówki, idealnie pasująca, ale nie może to być dijońska. Ej, chyba nie, ona jest zasłona. W branży filmów dla dorosłych taką musztardę jedną w planie. Ty to zaczynasz jak zawsze. Sokołu! 23 minęła. Ej, ale dobrze, ale sarebska jest, ale nie Dijon, no ej. Nie, ja kiełbachę tylko z tobą. To już czas. Dobrze, ale to... Ej, Pamela ci powie, że nie je dijońskiej tej musztardy. Lubisz musztardę, Pamela? Którą no, jesz musztardę? Nie. Masz swoją ulubioną musztardę? No musisz mieć. Stołową musztardę. Delikatesową. No czekamy, jaka ulubiona musztarda, albo Przemka, jaka ulubiona. A, nie, ja nie mam. A Przemek? Śpi? Ja nie mam. A Przemka... coś w lodówce musicie mieć. Co? Oprócz rudej musicie coś mieć, no przecież. Pamela, kończymy, bo się złe klimaty zaczynają się dobre, bo to po 23, kiedy zrobimy taki specjalny odcinek Powered by Jack Daniels, rozumiesz? Enty Sarebska. Ze mną w studiu był Radosław Chyrzy. Dziękuję bardzo. Adrian Mroczek-Truskowski. Dziękuję. Z Panadem, człowiek orkiestra. Pamela, jeszcze raz ci dziękujemy. Pamela Wrona, dziękujemy. Ekspert od pierwszej ligi, od polskiej koszykówki. Zapraszamy śledzić jej kanały i media społecznościowe. A ja nazywałem się, jak zwykle mówię, nazywałem się Kamil Hanas i miałem przyjemność prowadzić ten program. Pozdrawiamy naszych partnerów, oczywiście Game Expert, zakłady bukmacherskie, Winners Sport Boxy, Karkóweczka i co jeszcze? Tarczyński Arena Wrocław, oczywiście możemy być tutaj. Dzięki wam. Zapraszamy już niedługo.